streama, kurwa, i pokazów niech lecą wyjebane w to mam. Wczoraj Staszów, dzisiaj Baranów. Szkoda, że nie zimowe. Na zimowe się najgorzej gra. Wchodzę w znajomych i patrzę, że mam 5 grup z army wysłanych i widzę, że wszyscy z tych pozostałych to byli kiedyś w GSR-ze, a ich jeszcze nie usunąłem. Kuba Battle, Equer, nie, Fryta i Kilo. Nie, Equer gra. Dobra, uwaga, zgadujcie, kto Equer? Pierwszy wszedł na streama. AKE KWX. A, wiesz, wiesz gdzie on gra? On gra w AKE na deskop myślnik 97ARG2F. A jakieś to inne niki co? Dobra, już przechodzę na Tefora. Battle? No to on w dziewiątce gra. Frytosław, Kilacz, kompania braci. Nie wiem, a ty co o tym myślisz? O czym? Jebista. Dzięki. Tej odpowiedzi właśnie się spodziewałem. Ja poproszę paka 44 i... Paka 40 chyba chciałeś powiedzieć. A, co? 44 to byś musiał kurwa w 10 osób nieść, Misiu. Wiesz, Ardan, my wczoraj kurwa zdarzyłem przez, no, od tego miasta do kurwa lotniska, żeśmy nieśli paka. Tak, wiem, zamiast się słuchać dowódców i robić to, co wam każą, to biegaliście kurwa jak debile z pakiem przez całą mapę. Spokojnie, ja dzisiaj będę dowodził, także takiej sytuacji nie będzie. Mam nadzieję. No spokojnie, ja byłem dowódcą i cały rozkaz był zająć lotnisko, to zajęliśmy z pakiem. No. Od kiedy Armia Krajowa atakuje lotnisko? Nie wiem. Siema. Od wczoraj. Nas nie pytaj. Od kiedy... Ale wiesz, mieliśmy paka... A i chuj. W pobliżu Katy. Mapy gry wam jeszcze nie pokażę. Jezus Marius, Matku Świętus. Dobra, trzeba się pobracać. Czy jesteśmy w pobliżu Katynia? Tak. Chyba tak. Powinniśmy się nazywać jakoś klimatycznie, czy nie? A mamy się ubrać jak polscy oficerowie? Będą nas strzelać? Z miłą chęcią. Właśnie, zróbmy kiedyś Katyń. To by było super. Z miłą chęcią. Jaki ja mam stopień szeregowy? Z chęcią bym wziął coś takiego. Dobra, czyli na razie tak. Rudy, gdzie się ustawiamy? Nie wiem, gdzieś pod ciężarówką jakąś, gdzie jest miejsce. No to chuj, no to tu. W ogóle trzeba zmienić ten broń. Najlepiej by było. Potem no i nie zmienisz, bo masz mieć polską broń, proste. I w sumie też mogę sobie wziąć Bowsera. Tak teraz usłyszałem, się zastanawiam, o co chodzi. Albo Mosina. Albo Bara. Mogę sobie Mosina wziąć? Może na razie nic nie zmieniajmy. Ale nie. Ta Defi powiedział, że na razie nic teraz nie zmieniać, później dopiero będzie można. No. O, podobno Defi powiedział, żeby teraz nic nie zmieniać. Dobra, to wyznaczcie sobie dowódcę, to wszystko powiem. Nie włącza army. Stoi przed tobą. A to Rudy, tak. Możecie sobie wziąć jakąś starszą broń niemiecką. Typu... Kar późny. MP38 i tego typu rzeczy. Ewentualnie kar, ale te starsze modele. Plus jakaś broń brytyjska ewentualnie. Ostrzelna można? Ze zrzutów. Tu macie wywalczone pojazdy. Jakie wam się udało zdobyć? Defi. No. Można wziąć Stena? Jak ci Rudy pozwoli. Rudy można? Rudy, mam pomysł. Mogę wziąć sobie Brana, jak dostajemy zrzut do Brytyjczyków? Jeszcze może na przyszłość ustawcie pod ciężarówką, to porozmawiamy, co? Plus jeden. A żeby cały oddział nie miał brytyjskiej broni, nie? Ja się zgłaszam po Stena. No, może najpierw faktycznie. Najpierw się ustawmy, on zarządzi, ile sztuk broni, czego.
na zbiórce oczywiście, proponuję, żeby to było, żeby nie było, że kto pierwszy się rzuci, ten ma kurwa stena. Dobra, a więc zacznijmy od pierwszej informacji, że jesteśmy armią krajową, a nie wojskiem polskim. Znaczy ja pozwoliłem wziąć mundur jedynie, ale a, no to kom odwracaj. Bo... Zaraz sobie ustalimy, żeby no. Cały oddział znowu nie miał tylko pojedyncze osoby, bo wiadomo, no po prostu macie mieszany sprzęt, jak to partyzantka. Dlatego ciuchy cywilne, nawet bez tych flag i tak dalej, mogą być. I waszym głównym zadaniem będzie odcięcie przejazdu konwojowi niemieckiemu, który wycofuje się z lotniska z racji, że na te tereny zjawia się Armia Czerwona i wycofują się. I wy macie po prostu im uniemożliwić wycofanie się. Najlepszym punktem według naszego dowództwa będzie most. Aby to uczynić, po prostu mają nie przekroczyć na drugą stronę. Konwój prawdopodobnie będzie miał przystanek w Zawidzy. Jest tam mini baza wroga. Taki posterunek z podstawowym sprzętem, jakąś podstawową artylerią. Prawdopodobnie nie będą jechali przez te bagna oznaczone wykrzyknikiem. Ze względu na to, że ostatnio to nawet motocykl utknął, więc bardziej byśmy się spodziewali, że pojadą przez długą łękę. Skład konwoju jest nieznany, ale prawdopodobnie jak większość konwojów niemieckich będzie jakaś obstawa przeciwlotnicza, jakaś obstawa przeciwpancerna. Także musicie dobrze rozplanować swoją zasadzkę, ponieważ może być duża siła ognia w konwoju. No dobra, a pytanie, czy my zdążymy, jeżeli byśmy za chwilę się pozbierali, czy zdążymy dotrzeć, zanim konwój przyjedzie na most, czy nie? Konwój wyrusza jutro. A, no to zdążymy. Dobra, pytanie, most może być jakoś broniony przez Niemców, czy nie? Prawdopodobnie Niemcy mają patrole i jakieś pojedyncze oddziały na trasie konwoju, tak aby po prostu osłaniać ten przejazd, bo tak jak dobra, mówiliś, to w przypadku, mówiłem, kiedy zajmiemy most i trafimy na przykład na patrol i konwój zostanie poinformowany, zmiana trasy konwoju, czy po prostu konwój nie wyruszy wtedy? Konwój powinien wyruszyć, ale możecie spodziewać się większej obstawy. Dobra. Chyba, że zrobicie to na tyle szybko, mam na myśli eliminację, że nie zdążą się dowiedzieć. No dobra, no to chyba wszystko wiem, to... A o której godzinie jutro? Około godziny 6 bądź 8, tego dokładnie rano, nie wiemy. Rano czy wieczorem? Rano. A, to mamy cały dzień, żeby się przygotować. Dobra. No to mogę mieć pytanie? Czekaj, teraz tak. Jeżeli chodzi o przyjmowanie sprzętu wroga, to możemy przyjmować, czy mamy nie zostawiać po sobie śladu? Jak najbardziej możecie przejmować. Dobra. Jakieś wsparcie logistyczne, tutaj chodzi o zrzuty zaopatrzenia od Brytyjczyków, coś czy nie? Możecie jakieś zasobniki gdzieś przy drogach znaleźć, bo prosiliśmy ich, żeby zrzucali przy drogach. Chociaż wiatr mógł znieść tak, że gdzieś dalej będzie. Ale być może za niedługo przylecą kolejne dostawy, bo alianci posuwają się coraz bliżej Niemiec. Dobra, teraz pytanie. W przypadku eliminacji konwoju dostaniemy jakieś kolejne cele? Masz już jakieś wytyczne coś? Czy mam po wyeliminowaniu konwoju udać się do obozu z powrotem, bo rozbić gdzieś obóz w lesie? Później możecie wrócić tutaj, gdzie jesteśmy. To są te dwie strzałki takie. I opracujemy plan działania, bo wiem, że... Będzie możliwość postawienia obozu? Będzie możliwość. Wiemy, dobra, że Niemcy planują coś jeszcze, ale musimy zebrać
informacje na temat tego. Dobra, wszystko wiem. Ktoś ma pytanie do mnie, Szumekara? Ja mam pytanie. Auschwitz Commando. Zakładając w związku z tym, że czekamy na nadejście wojsk radzieckich, prawda? Tak. Możemy się ich spodziewać na tym terenie, ewentualnie, jeżeli tak, to jaki jest nasz stosunek do wojsk radzieckich? No, wojska radzieckie, jak już to podejdą z drugiej strony rzeki, dlatego też Niemcy się stamtąd wycofują. Okej. I prawdopodobnie ich priorytetem będzie zajęcie Baranowa, więc no nie liczyłbym na to, że ich spotkacie jakoś bardzo szybko, a stosunek może być bardzo mieszany, bo wiemy, że część z wojsk radzieckich to jest po prostu hołota, która chce zabić każdego na swojej drodze. Dobra. No, ale możemy odpowiedzieć ogniem w razie co? Tak, możecie, ale raczej bym się starał tego unikać. Jasne. Dobra, pytanie numer dwa. Bierzemy jeńców? W jakichś wyższych stopni można, ale byle szeregowy. Zadam pytanie, sąd polowy mogę wykonywać od razu na miejscu? Jak najbardziej, chociaż no jak starajcie się wyciągnąć jak najwięcej informacji. Dobrze. I z tego co słyszeliśmy ostatnio tutaj w miejscowości Katy, czyli zaraz Katyn. Obok, kręcił się jakiś pojazd niemiecki, więc możecie to sprawdzić. I ewentualnie przejąć, tak? Znaczy, te wszystkie pojazdy, co wszystko tutaj są do waszej dyspozycji. Hitler. Hitler. Dobra, to ja się organizuję, bo czas ucieka. Mam rozumieć, że dzień nastąpi wtedy, kiedy ci dam znać i tak dalej, tak? Tak. Dobrze, jakieś specjalizacje, dobra, no czy nie? No to zaraz wszystko ustalimy, panie, jesteśmy AK. No przede wszystkim potrzebujecie sapera i medyka, reszta do... Saper. Do gadania. To późno, ja opiewam muszę. Dobra. W takim razie tak, jest nas nawet sporo. No tak, z 15 osób razem z tobą. Dobra, to robimy teraz tak, potrzebuję dwóch saperów co najmniej. Jeden i drugi, dobra, duch i cebula. Rudy. Mam szkolenie owego requesta, żeby Alcatraz też poszedł, bo żeby dzisiaj się sprawdził. Miał dzisiaj to szkolenie. Kto ma specjalizację z tego sapera? Ja mogę go wziąć pod szkolenie. Dobra, no to w takim razie będziemy polegać na ładunkach w przypadku. Z starciem z czołgami. Dobra, no to w takim razie tak. Ja was podzielę, jakby to powiedzieć, na takie drobne elementy i będzie element skupiający się na wyposażeniu z broni niemieckiej i na elemencie z broni brytyjskiej. Ile osób byłoby chętnych wziąć element brytyjski? Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Najbardziej wyglądające. Cztery, dobra. Się na prawą stronę. Nie na lewą, tylko na prawą. Ale cię. Moją. Dobra, i teraz tak, wy sobie na razie stójcie. No i teraz tak, ktoś jest chętny na medyka z tych, co tutaj stoją? Kurda, kurwa, jeżeli nie ma chętnego, to mogę iść, no. Dobra, Dezio medykiem, to już się pokoloruj na czerwono. Mogę iść od razu brać wszystko? Zaraz. Dobra, teraz tak, obsługa MG42, ktoś chce wziąć? Antkę. A Antkę, chcesz amunicyjnego? Ja, jak wezmę plecak, sobie poradzę. Dobra, no to mam obsługę MG42. Co? Chyba, że jest ktoś chętny. Jak nie ma chętnych, to jeszcze jednego MG-ka weźmiemy. No i pięknie. On wyjdzie na MG. No to tak, Antkę pomaluj się na zielono. Junior, bierzesz drugiego MG? No. No, zmaluj się na zielono też. Dawaj. Dobra. Łukasz, weźmiesz Kara z lunetą. Ooo. Merx, weźmiesz Sturmgewera. Ardan, co chcesz wziąć? Rudy, a mogę... Ja wziąłem granaty AT. Dobrze, niech będzie. Będzie się granaty osobkowe. Ej, Marcel! Rudy, mogę Mosina? Jakie miny władca? Mina mogę A, dobra. Mogę Mosina? Tak, tak. Jest to... Xeno, ty będziesz RTO. Wiesz to AKT, okej? Rudy? Dobra. Teraz tak, wasze pozostanie. Tak, małej, co? Dobry. To samolocik! Luftwaffe, scheisse. VB przeleciał. Czemu scheisse? Nie, nie, nie. Dobra,
Dobra, to weź explosive blip. Dynamit? Tak, weź dynamit. Ja! I to na to. Jedno, dwie. Rybka. Nie ma chętnego. Ja. Dobra, to w takim razie robimy tak. Ten cel jest tutaj wrzeć. Dobra, dwa dynamity. Słyszę, że propaganda działa już, panie Azuryta. Jesteście elementem. Wolni się banditem. Bo major ci pierdoli. Ja mam karać lunetą. Bo bez lunety nie umiesz strzelać. Nie, umiem, macie, tylko nawet się nie, go nie prosiłem. O, bo jaki ty masz ten? Dowiesz się wszystkiego, dobra, jak się wszyscy przyzbroją, to prosimy, żebyście się ustawili tak, jak żeście stali. Ale fajny kapelusz, ty. Hey boy. Hey yo. Alka, o, jeszcze coś mama. Weź tego, weź mu, że dynamity i detonator właśnie. Właśnie jest to radio jebane. Detonator? Tu jest. Tak. Detonator. Łukasz, okłamałeś mnie. Czemu? Mówiłeś, że 19.30. No miejsce jest 19.34, co ty chcesz? Miejsce dla zapora poprosiłbym. Nikt nie ma miejsca, musi że co na zapresie jest les. Zapalnik, może być zapalnik? Boja, Claudia is useless. Macie drugi arsenał. Dzięki, Defi. O, US czapka pilota, ty ja, ale jako fajne. O, tu są te czapki. Jak jest Zergut? Ja. To chodzi ci o zapalnik? O, kaszkiecik, kurwa, dawaj go. No detonator, weź. O. Gdzie ten detonator jest? Ja będę kurwa śmiesznie wyglądał zaraz, nie? O, cudownie, komando z Wojska Polskiego z radnym na plecach. Detonator. No widzisz? Tak, chodzi mi o ten plusik. I tam masz tego, detonator. Polecam zmienić ten linii z radiem, co ktoś nosi. Trzy detonatory. O. A, i głos. Przy okazji. Komando się poświęcim ja. Jakie plecaki macie? Niemieckie dobra, radio. Teraz pytanie, czy wziąć tego? Wziąć któregoś z tych. Komandosi z Oświęcimia. Co to ma za magazyn? Ja pierdolę, to ma 20... Co? Nie wiem. Ej, to ma magazynki po 20 pocisków. Dobrze czy źle? Nie wiem, ale biorę tego zwykłego. Debilu, po co tu wziąłeś trzy zwykłe zapalniki przewodowe i jeden, i dwa przewodowe. Natychmiast masz mi tutaj jeden przewodowy. Natychmiast daj mi bezprzewodowy detonator. Słuchawki. Też. Tara, ta, 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 tara. Skurczy, co do mnie wyglądasz. Jest. Gdzie jest skurczybyk? Jestem panie generale, kurwa się do mnie mówi. Ile mam gwiazdek? No. Zero. Masz majora. Tam jesteś major. Już. Zostałeś majora. A, czekaj, bo tam są dwie belki, no to tak. Tak jakby była ta Fubziu Falbanka, no to ta. Dwie belki to gwiazdka major. A trzy gwiazdki i dwie belki. No to jest pułkownik. Macie kurwa. A nie dwie gwiazdki i dwie belki? Dwie gwiazdki i dwie belki to jest podpułkownik. Te polskie rangi są popierdolone. Jesteś popierdolony, co? Jajca. O, jestem niewidomym pułkownikiem. Rudy? Słucham cię. Pozwoliłeś mi STG wziąć? Tak, pozwoliłem, ale już jest Masina. O! Jak chcesz, to może rzecz STG, ja cię bronię. Macie takie lekkie ścinki, czy to tylko ja? Tak, tylko ty. Są lekkie, bo ktoś grzeby w arsenale. Nie, ktoś grzeby w arsenale, to nie zmienia sobie wyposażenia. Co, jest im przykro, brałem ci wszystkie skrzynce po prostu. Tak. W sumie
mogłem wziąć koźlicę. Mniej bym, więcej amu bym dał, ale mniej bym ważył. Ech, tu karabiner, tak, też dobra broń. Woli się banditen. Bo nie będę bardzo rozpoznawany, bo będę jedyną osobą, która... O, mam AK pas snajpera. A jeśli... Tornister można zabrać? Jestem jedną osobą, która łazi w berecie. Można. Wojska polskiego. Też mam beret. Ale ty nie masz wojska polskiego, ty się nie liczysz. No. Rudy można... Śmieci. Tego na... Rudy można tego może zmienić broń na MP30? Tak. Jeszcze. Obawiam się, że 14 sztuk amunicji może mi nie starczyć. Dobra, teraz jest git, wyjebałem granaty. Ja również. O tak, kurde, mają skurczywyk. Skurczywyk wygląda jak typowy, kurwa, taki. Dobra, polski. Dobra, wojsko SS-ma. Polskie, ustawić na prawo ode mnie. Ta AK centralnie ma się przede mną ustawić, Schnella. Schnella? Jestem pułkownikiem, tak do mnie nie możesz. Ja jestem majorem, tylko przyodziałem takie inne ciuchy. Wykonać rozkaz, już. No to jestem wyżej właśnie. W tym. A zaraz do mnie zadzwonię. Rudy kurwa. Jest pułkownik, skurcz to major. Nie, właśnie no. Ja w teorii nie wiem, gdzie jest, bo się spóźnię. Dołączysz do Wojska Polskiego, czyli do chłopaków z prawej strony. Oni odpierdolą jakąś scenę, jak w miasto 44, nie? Już polecam. Weź kompot. Dobra. Panowie, my wszyscy mają sprzęt i są dozbrojeni. Ty jeszcze jak? Tak, mam magazynek, kurwa. Dobra, na początku jeszcze wam trochę posuszę głowę, bo mamy piąteczek, piątunio, więc mamy troszkę więcej czasu. A więc tak, chciałbym, żeby nasze działania były bardzo zorganizowane. Mamy dwa elementy, jakim jest Armia Krajowa i Wojsko Polskie. Wojsko Polskie jest lepiej doposażone. My mamy miszmasz i wyglądamy jak banda chłopów z pola, ale to nic. Faktem postaramy się zrobić jak najlepiej nam to po prostu wygląda. I teraz tak. Jak będzie wyglądał nasz plan działań? Na głowę na początku Wojsko Polskie uda się na rekonesans na południe, na miejscowość na kwadracie 006 stop 943. Jest to mała miejscowość niedaleko rzeki. Chciałbym, żeby po prostu Wojsko Polskie rozpoznało mi tamtą miejscowość i sprawdziło, czy jest ona bezpieczna. Jest to zaznaczam. Kto dowodził Polaków? Zaraz, wszystko powiem. Jeszcze nikt. Zdrowie. Zdrówko. Zdrowie. Zdrowie. Między wodzie to? Napisałem rozpoznać teren. To jest rozpoznać teren. Tam Wojsko Polskie, czyli ta stricta armia z Thompsonami i tak dalej się uda. Macie nie wdawać się w walkę. Macie przeprowadzić rekonesans i ewentualnie zamarkować swoją pozycję na mapie, żebyśmy później my mogli do was dojść. I żebyśmy ewentualnie coś zdziałali. Jeżeli będzie czysto, to zajmujecie tą pozycję do momentu, aż my przybędziemy. I teraz tak. W międzyczasie ja wraz z chłopakami z partyzantki sprawdzimy Katyń. Zobaczymy, czy coś tam rzeczywiście jest niemieckiego. Jeżeli jest, to spróbujemy wyeliminować, ewentualnie pojmać. I spotkamy się razem z wojskiem polskim na terenie rozpoznać teren w sektorze takim i takim. I teraz tak, chciałbym, żeby atak na konwój przebiegał następująco, iż część środkowa mostu, czyli część wysypna, nawet bym powiedział, że nie wysypna. Powiedziałbym, że ten element, który teraz zaznaczę, będzie zaminowany. Specjalnie chciałem, żebyście wzięli najmniej dwóch saperów, bo na takiej długości chciałbym rozłożyć miny, tak jak zostało to zaznaczone. Teraz tak, adekwatnie myśląc, wszyscy oprócz Armii Krajowej dobrze się zbrojonej będą zajmować pozycję tutaj. Ja już to zaznaczę. Nie przeładowujcie broni co chwilę. Oni żyją w arsenale, wiesz? A możecie skończyć. Masz jakiś problem, żołnierzu? Major to chyba degradację chce dostać. Pułkownik. Jesteś majorem. Pułkownikiem. Dobra.
I teraz tak, pozycje dla partyzantki zostały zaznaczone, także prosiłbym, żebyście wzięli po 2-3 saperki, żebyśmy byli w stanie się okopać. I teraz tak, chłopaki z Armii Krajowej, z wojska centralnie, waszą pozycję zaznaczę wam na mapie, wy będziecie mieli dosyć specyficzną pozycję. Przepłyniecie sobie w pław na wyspę. Co? Ojoj. Oni z bogatych domów to podpływać potrafią. No, wydaje mi się, że oni to bardziej z NSZ-ów są niż z AK. Ratunku, ja mam 16 lat. Macie tutaj, ja nie wiem, co ja tu robię. Ewentualnie znajdźcie jakiegoś chłopa i pożyczcie od niego łódkę. Jesteś. Okay. Co? No, ja mam 12. Puste urs. Wczoraj to ja i teraz tak, byłem. Słuchać mu uważnie, bo nie będę się 3 razy powtarzał. Jeszcze i tak to pewnie raz powtórzę przy moście. Wojsko Polskie, czyli ten element lepiej wyposażony, chciałbym, żeby ten, kto nie ma plecaka, żebyście wzięli rozkładaną 50 ze sobą. I teraz tak, wy działacie na zasadzie dobicia i oczu, czyli wy będąc na tej wyspie obserwujecie konwój, bo on będzie wjeżdżał. Ja już zaznaczę drogę wjazdu konwoju. Jakiś kontakt z wami? A raz wszystko powiem. Dobra. Droga wjazdu jest zaznaczona. No i wy z tej pozycji Wojsko Polskie obserwujecie, dajecie nam cynk, że konwój wjeżdża. No i w momencie, kiedy my zaczniemy balangę, no to wy w tym momencie, mając rozkładaną 50, dobijacie Niemców praktycznie od tyłu, tak? No w momencie, kiedy się cała akcja zakończy, no to wracacie do punktu przepływu i wracacie na drogę ucieczki. Regroup point w przypadku, kiedy zasadzka by się zakończyła, to jest ta szopa, ja się zaznaczam. Ja pierdolę, tak jest pomalowane, że ja nic nie rozumiem, Rudy. Regroup point after. To jest punkt po całości ataku na konwój. I w przypadku, gdyby doszło do rozproszenia całej formacji, wystarczy mnie słuchać. Do rozproszenia całej formacji, no to ocalałe jednostki prosimy, żeby stawiły się w regroup point after. Dobra, to wam powiedziałem. No i też macie zaznaczoną drogę ucieczki, którą chciałbym, żebyście się po prostu poruszali. I będziemy unikać tutaj jakichś otwartych terenów, ze względu na to, że Niemcy mają po prostu patrole, tak? Dobra, to powiedziałem kwestie organizacyjne, teraz czas na wyznaczenie dowódcy i tak. Ja muszę się chwilę Czyli mamy zastrzelić Niemców, tak? Tak. Tak, prostako. To ja to wiem. Dzięki, mistrzu. Mistrzu, ja loda. Ich katak ten jakiś loda. Brum niemiecki miał być, nie? Jaki samochodzi. To może podać 50, czy do już Hama i prostaka ze mną. Dobra, panowie Polacy, potrzebuję jednego mężnego człowieka, który będzie dowodził tym burdałem. Mamy to nic z Polakami, halo? Co? No właśnie. Panowie Polacy, a my to co? Żydzi. Robacy z lasu? Panowie rolnicy. To komuchy, a nie Polacy. Dobra, Pani słuchaj mnie, Cebula, w takim razie bierzesz radio długie na plecy i masz gdzieś 50 składaną. Nie wiem, jak to zrobisz, ale masz to wykonać. Teraz tak, wszyscy, którzy są w tej polskiej armii, mają się odłączyć ode mnie i dołączyć do Cebuli. I macie wykonywać jego rozkazy. Jak usłyszę, że cokolwiek z nim zrobiliście innego, to I kill you. Remember that. Dobra. Teraz tak, panowie, skupić się, bo teraz mam do was. Słuchajcie, Alcatraz i Duch, wy się robicie na żółte, jesteście jednym buddy teamem, a raczej kolegami spod jednej szopy, którzy razem spali słomie. Dosyć proste stwierdzenie. Alcatraz, maluj się na żółto. Teraz tak. Łukasz, ty będziesz z panem sierżantem Merksem jako niebieski, razem żeście się wychowywali i polowali w lesie do młodu. Kurwa, się na niebiesko robicie. Siema, Frogman, ty siema. Będziesz z panem Ardanem. Kiedy byłeś w potrzebie i pomałeś sobie nogę, Ardan znalazł się w lesie i zajął się do domu. Tak, No i wy się zrobicie też na Dzielono. Weźmiesz sobie. Antkę i Junior chyba nie muszę wam mówić, jaka jest wasza rola. Widzę, że jeden wziął 34, drugi 42, zajebiście. Dobra. Kompot odłącz się ode mnie i skurczy byk też. Ksena, ty jesteś ze mną w duo jako biały. Rudy, jeszcze z Alcatrazem tego, pójdziemy do tego, żeby dozbroić się w miny, dobra? Dobra, macie teraz 3 minuty na to, żeby sobie pozbierać sprzęcik.
Rudy. To ja idę po sapera. Bo mnie ominąłeś. Piwo możemy zacząć. Ty jesteś indywidualista. Dobra, Kurak, tutaj... Proszę cię, jak zdejmij ten... Tezio! Biegam z Łukaszem. Czemu ty masz biały hełm? A czemu nie? Bo zarwałem medykowi. Jaki zarobisty cel? Jakby... No patrz, no. Idę, celuję w krzyżyk. Gdzie jesteś, jest. Kurwa? Dezio, popatrz się na mnie. Czekaj, mogę ci dać taki z tyłu głowy, bo mam jeden taki hełm. Czekaj. Czekaj, o. A, już pamiętam. Ale ładnie. Za 70 sąsta. Czekaj, nie ruszaj się. Kurwa, bo chcę zdjęcie zrobić. Dobra, cebula, jak coś, to możesz wziąć jedną ciężarówkę, żeby sobie podjechać. Chyba się zrobi. Też jedną weźmiemy. Jeszcze raz tu, powtarzaj. Ty masz bardziej mundur Wehrmachtu, czy co? To kurwa, wygląda taki podejrzany. Jak ktoś mi nie weźmie saperki, to go zastrzela. A, to muszę wziąć, bo jestem Merksa w drużynie. A ty, ale ja przecież nie mam miejsca. No, jako medyk podobny. No dobra, 44, ale to wiesz, czy... Ksenohotem, no. Nie mogę wiem. Tylko jedną. 10 km. To znajdź inny plan. Dobra, to weź pan jedną minę. Wiesz ty co? No, bo jak Niemiec wygląda. Tylko trzymanie palca. Dlatego ja przeżyję. To jest taki średni. Dobra, albo weź tego, albo weź... Co to? Naukę mnie Antek! Jest bardziej pojemny. Jest Antek. Bardziej kurwa jak jakieś te bataliony chłopskie się prezentujecie panowie. Jest co? Co ty będę mówił? O Rudy, wajem. Rudy to wygląda jak prawda. Bo my reprezentujemy Rudy. Muszę tak po lagrobach zjechać. Muszę zobaczyć przyjrzeć. Ale jak w sumie... No ewidentnie. To M nie może znaleźć. Poczekaj, ile tam masz? Co? To już mam tam trzyma z dwóch stron krzyż. Co? O! Okej, przyjrzyjcie, dobra. Strzelają. Ruskie. Co? Co Łukasz? No jestem ładnie ubrany niż ty. Dobra, Ksena. No podoba mi się kurwa to. Podoba mi się bardzo. Wiesz, że jak zoomuję oczami na ciebie, to ty mi znikasz, że zostaje mi tylko broń w powietrzu i pleca? Ale to wiesz, wejdź sobie na kamerkę. Ale pali się, czy jeszcze nie pali? Powiedz jak wejdziesz. O, czekaj, nie wiem, Nie, zostawmy cygaro, on zleł z duby. Okej. Tak mówiliście o moim krzyżu na froncie, nie? No. PCK. Dobra, ale... O, PDW, to cię... się. Jak cię przez przypadek odstrzelę, to wiesz przez co. Dobra, Łukasz. No? No, pokazuj. Ty, przecież my was odjebiemy. Dobra, jeszcze 5 sekund. Wiecie, jak podwójne... Dobra, Łukasz, Merk do mnie. Ustawiać się za Alcatrasem i Dezio, reszta też. Parami się ustawiać, Sznela. Dezio, zamykasz. Pasta. Tak, wycieczka szkolna. Wycieczka szkolna. W parach jeszcze, nie? No, panowie, trzymamy się za ręce. W parach. No, ja muszę iść, to jest francuski gej. Junior, dawaj tak. Stoicie ładnie, zaraz pójdę. Dobra, panowie. Ja wam życzę powodzenia, mamy kontakt. To jest, tam mamy kontakt. Ja zamykam, bo hełm mam ten biały i te krzyże. Jeśli się zgubi, to będzie mnie widział z daleka. Ty, Rudy nami dowodzi. Gdzie czy kto? Rudy. Tak, Rudy, ty dowodzisz? Dobra. Tak, ja. Rudy. Co? Jaki mam callsign? Polaczki, robaczki. A ty? Polaczki, robaczki. Rolnicy. Ja mam tego Wisła. Ja Wisła, ja Wisła, ja tu grab. Ja grab. Bo czekaj, czekaj. Ty jesteś ja grab jak coś. Ja grab. Grab. Przywołam ciebie. Grab. Po prostu grab. Oni będą oddział, mięśnie kontrol C, oddział, opuść broń, oddział, wymarsz, idziemy. Po prostu to było tak po rosyjsku. A, to idziemy normalnie ty. Ja grab. Ej, Merksu, ale my ładnie ruszyliśmy. Idziemy równo. Dowódco, jest zgoda na śpiew? Tak, jest. Lepiej nie proszę, żeby nas nie usłyszeli. Śpiew. Śpiew głośno. Pałacyk i klarzyśnia w Deutschland. Przybyło nie pod okienku.
Stukają, pukają, pukali, pukali. Dobra, będziecie powtarzać za mną. Kompania, śpiew! Nie wiem. To jest. O kurwa. Chodźcie do mnie. No to niezły ten śpiew. Kompania, śpiew! Kompania, waszość! Kalina. Mają być kurwa... Kalina, proszę was, dziewczyna. O kurwa, zając! Nie jedna dziewczyna. Nie pogubcie się w tych krzakach i trzymajcie formację. Jak chcę, mogę bardziej... Trzymajcie fason, chłopaki. Berksu, gdzie jesteś? Lewo. Widzę. Lewo z kos, mordo. O, cześć, Antek. Lewy, 20. Hopa. Gra, Wisła, odbieram. Prawy, krótki, nietni. O kurde. O, znowu mi kurwa tego. Czaj, to muszę na chwilę przystanąć. A co to za niemiecki snajper? Oddział zatrzymać się było. Oddział zatrzymać się. Oddział, rozejść się do linii obustronnej na lewo i prawo ode mnie. Ja nie wiem, co z tym kurwa live. Niemcy we wsi, Niemcy we wsi. Zobaczymy teraz. Mieliście tu Niemca? Najwyżej live'a nie będzie. 40 za krzakami są. A zemu 40 za krzakami. Nie. Merksu, gdzie jesteś? Lewo. Spokojnie, jeszcze nie. A ja papierosa dopiero odpaliłem, ja pier... Wy macie tych Niemców. Dobra, oddział powstań na kucku. Broń przycelowana, w której podchodzimy. Jakby... Spokojnie, to jeszcze nie do nas. Jeszcze nie do nas. No to idź pierwszy, Rudy. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, kurwa, i zaczęła działać. Lewo, lewo, od drogi. Dobra, ognia! Ha, trafiłem go! Chciał uciec, pierdolę. Dobra, ruszamy powoli. Trzymajcie się mniej więcej blisko siebie i razem. Hurra! Za Polskę, za kraj! Nie będę robił gorszej jakości, bo kurwa potem stracę na filmie. No i co, drzeź mordę? Nie! Granat, uwaga! Nie wiem, co jest w chacie. Dobra. Idziemy wzdłuż drogi. Wzdłuż drogi. Eliminować każdego Niemca, jakiego spotkacie. Tak jest, panie dowódco. Gdzie jest? Co? Zieloni, zieloni, zieloni i niebiescy na lewą stronę drogi. Dobra. Zieloni... Kurwy Niemców. Na lewą stronę drogi, jazda. Dobra. Dobra, o, służę się. Rozwalić ich. Pojazd wroga. Dzięki, Antoka. Trafiłeś się w oglądanie. Łukasz, chodź do przodu. Czekaj. Łukasz, chodź do co? Przodu. Co? Ja mam kurwa tą, bo kierowca jest. Kurwa, pojazd. Lod, rura. Zresetowałem streama i dlatego się zresetowało. Nie wiem, czemu dzisiaj takie dawaj ścinki są. Biegnę. Się wkurwiłem teraz. Nie wstawaj. Nie strzelaj! Nie strzelam. Koniec z tego. Próba, żeś strzelał i nie wiedziałem, czy strzelić, czy nie strzelić, bo mi tak celownie gra. Dawaj, dawaj. No i generalnie się wycofują od prawej, więc... Oni od prawej będą flankować. Kurde, nie wiem, czemu od prawej, ale... Dobra, tutaj ja bym wszedł do tej szopy, która jest przed nami. I byśmy mieli jakąś osłonę w miarę normalną. Kurwa, go. No nie trafiłem go. 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 Kurde, nie, to nie jest. Sardanek. No. Clear. Clear. Dobra. Stopa czysta. To obora. Może być i obora. Dobra. Endo! Co teraz robimy? Kog do tamtego? Endo! Tak, on już tam strzelał. Endo! Dobra, chodźmy. Kurwa, Endo!
Nie ma Hendeho, to nie no do Hendeho, kurwa, no. Ja z Niemiec pochodzę, to znaczy co? W imię Polski. W imię Niemiec podziemnych. Co? Gówno. Hendeho. Hendeho. Dobra, idę po lewej. To budynek czysty jak coś. Chuj. Nieprawda. Drzwi zamknięte. To nie umiesz sprawdzać, podchodzisz? Drzwi zamknięte, mówię. Czysto. To Frogman, nie kładź się pod nogami. Cicho, cicho. Wiem, że chcesz mi loda zrobić. Chciałem buty ci zawiązać, mistrzu. Tak, tak. I hopla do kretowiska. Dylajo. Najgorsze jest to, że nie mam granatów, nie? Czyli widzę to. Łukasz. Co? Weź go zdaj mi. Kogo? Strzelca, proszę. A to żyje? Strzelca nie ma. Że go zdjąłem już. A mogę iść dalej. No. A ktoś biegnie chyba wykonać manewr wejście na pojazd i zestrzelenie kierowcy. Aktualnie nawet do niego podbiegają po prawej stronie. Tak gruz walili. Jesteście cali? Nie wiem. Taki dobry pojazd. Co? To właśnie widzę. Kurwa, kierowcę duchu. Co? Kierowcę byś kurwa zabił. A kierowcę. Co? Ty, ale kierowcy. Co? Ty! Dezio! Nie ma kierowcy? Nie ma kierowcy. Gdzie? Ej, bez jaj, nie ma kierowcy. Czemu dobijać się cywili? Czemu dobijać polskich cywili? Przecież to Żydzi. Dobra, reorganizujemy się i lecimy dalej. Robota wykonana, bym powiedział. Mianuję, że to był pojazd półgąsienicowy. Tak. Taki trochę se, ale kierowcy tam nie było, tam był sam strzelec. O, niemiecka lornetka, możecie wziąć. Mam. Mapa, ładunek. Dobra, sprawdzenie obecności, Łukasz jest? Nie wiem. Ardan? Dzień dobry. Merks? Jestem. Junior? Jestem. Duch? Obecny. Tezio, czekaj. Jestem. Seno. Tezio. Seno. Znajdź mi magazynki do Woodlockera. Jest Dobry. Seno. Idzie, dobra. Cześć, ja od razu działa. Chyba jestem. Tezio. Ty, widziałeś tą niebieską Frogman. Mapę w sumie? Jestem. Dobra, formujemy się i wracamy. Wracamy do obozu i przebijamy się na dolną tą, więc za mną na razie. A, ty kurde, dostał. Antkę dostał. Antkę dostał. Za samochód. Chyba ssał. Biorę go. Chodźcie za samochód, ja ci skończę to załatwić. Idę tak wera. Kto go pyknął, to był na... Au. Kurwa. Moje uszy. A, widzę. Gdzie jest Antkę? Ała. Czekaj, nie marnuj amunicji. Ja go zauważyłem. O, jeszcze jeden. Kurwa. Dobra, już go zostaw. Musiałem mu zrobić. O! To jest to moje, czy nie to moje? O, moje dla mnie magazynki. O, wymienię se na pełne. To akurat nie, akurat on musiał. O, wezmę sobie Lugera od kolegi. Oj, zegarek niemiecki. Chodźcie tu, kurwa! Dobra. Merksu! I teraz tak, zieloni plus niebiescy prawą stronę drogi, idziecie reszta lewą stroną drogi, idziemy w kierunku S. Formować się. Idziemy prawą stroną drogi, Łukasz. Merksu, zajebałem Lugera. Ruszamy od razu. To za Polak. No, a wiesz kto to był? To był snajper. I też mój magazynki zjebałem. Dezio, chodź do naszego. Szła dziewczynka w lesie i napotkała Niemca. Niemiec ją rozstrzelał i Niemiec był ucieszony. Raz widali abla niegru. To nie to wojsko. Też to. To ja zaczęliśmy, czekaj. Deutschland, Deutschland. Co? Zabrali mi cię. Kazali przejść tu. Będę środkiem iść. No chciałem podgonić.
Ej, ale pa, mam większy odstęp i jak poleci coś bum bum, to mi się chuja stanie. Antek. Hmm? Jak celowałeś, to myślałem, że masz kurwa lunetę na tym. Autentycznie. Autentycznie, kurwa, myślałem, że masz lunetę. Było wspaniałe. Dobra, skręcamy zaraz zabudowania po lewej stronie i formujemy się w podwójną kolumnę znowu jak coś. Tej parami się formujemy za Antek. Za Xeno. Szła dziewica w lesie. Skręcamy w zabudowania po lewej stronie. Siemka. Za 5000 stóp. Na pole, to się formujemy. Skręć w lewo. Tak jest, panie dowódco. Furtki nie zamykaj. Ty ciulu. Kto mi furtkę zamknął? Zara go do hit, to znaczy do kogo? Podejść do płota, bo i ja podchodzę. Postrzelać. Kogo? Czuję się skamowany. I Dezio. Co jest tu też? Czekaj. Czekaj, bo mój bagnet nie działa. Podewką masz. Powinno ci zmienić na bagnet. I zmienia, ale nie strzela. Taka teraz. A, no to nie działa. Ciś ty pole zmienił. Dobra, gotowi? Stopnik. Dobra, ruszamy. Dobra. Dwa razy cemię się jak coś, tym wolniejszy trud. Okej. Rudy? To jest. Grab ogarnął... Grab. A ja Wisła. Ej, Merksu! Co? Adolf Hitler jest największy. Jakim cudem ty jesteś? Dobra, no to nie gra, poczekuje na nas, my zaraz będziemy... Ja idę obok mojego kolejnego kompana Akadezio. To dobrze. Gdzie jest pak? Nie ma paka, kurwa, zajebali. Czemu nie przejęliśmy tamtego pojazdu? Bo nie. Co? No bo nie przejęliśmy, że się ciężarówkę nie umiał kierować. Bo on... nie. Nie, tam po prostu nie było kierowcy, był tylko strzelec. O nie. Bo Ardan wywalił z niego strzał, bo 4 pociski z metnika. Byśmy go nazwali... To nie królik, to polny popierdalek. Co jest? Nie. Czy jak się inaczej na zająca mówi? Marcjanna. No. Polny popierdalak. No, miałem koleżankę, ale nie Marcjanna. Ale już nie masz. Znaczy mam. Ja jestem typowym kurwa Niemcem, do mnie nie będą strzelać. Tak? Okej. Okay. Jestem... Ale jak dostaniesz od naszych. Ale to jeszcze żyje? A, no to nie, no nie dostanę. Prędzej ja będę w nich strzelał. Powiem tak, ja jestem półpanekim półniemcem. Ja chcę zaprowadzić, pakować się. Kto będzie prowadził? Dobra, pakować się. Chyba, że ktoś potrzebuje sprzętu z arsenału, to może jeszcze podebrać. Ej! Alo. Dobra, never mind. Kiedyś tu siedziałem. A Was już ma swą dziewoję? Kto prowadzi? No, ej, guys, ja mam lepszy pomysł. Ej, chodźcie. Taka rumiana, kurwa, na słomie. Kurwa, no już wsiadłem do pojazdu. Idziemy za nim. Tak jak dowódca powiedział. Ja chcę prowadzić! Tak dowódca powiedział. Z przodu, shotgun. Nie wiem. Shotgun. No kurwa, shotgun. Basta, cześć, Rudy. Żeby nas straszyć, co rozgłaszam? Otwórz drzwi. Już nie wyjdziemy za chwilę. Zamknij drzwi. Czy wszyscy są? Nie wiem. Nie. Szantkę. Brat to Wisła, macie. Ej, Rudy. Aż my tam dojedziemy. Jeszcze. A ja, dobra. O, Antek jest? To możemy jechać? Czekaj, bo Antek się jeszcze nie zapakował. Antkę wsiadasz? Nie ma miejsc, jedę po ciężarówkę. Jest jeden. Jest. No nie mogę tam wejść. Pod Ace'em. Nie daje mi. To ja może tam przejdę. A teraz? No. Dobra, jest, jedziemy. Jedziemy. Xeno. Xeno. Nasi są w wiosce, więc strzelajcie do nich, nie? Czemu? Bo to armia krajowa. Dobra, to my jedziemy, a ja sobie idę otworzyć rację żywnościową. Ja grab for, ja grab stop fight. Tamkę, wyciągnij mi szlugę ze spodni. Z przodu czy z tyłu? Z tyłu. Nie, to nie ma zabawy. A właśnie spereźnik. Nie wiem, nigdy nie paliłem. Grzebać. A tam, zobacz na opis naszej pozycji przez cebulę. Ale dobre miejsce dla pancerów. Jest ta wioska przed nami, nie? Czekaj. Panda. Frogman, to co powiedziałeś mnie niepokoi. To nasza ciężarówka przed nami jest.
Twoja... Ardan, on jedzie na wstecznym? No właśnie nie, dlatego tak wolno. A? Bo ma 5 biegów, na wstecznym, to coś dopiero. Ej, komuś się tu umarło chyba. Czy to jest... A, no tak. Wiesz, co się mówi, tak? Właśnie. Jakiś polski robak, co? To umrze, tak, umrze. Nie chcę ci mówić, Ardan, ale... Ja nie jestem Polakiem. Dobra, to pozwól zabezpieczyć teren, trzymać się blisko, bo zaraz ruszamy. Oni są w wiosce, uważaj. Ale... Jest dobra, zgoda na szlugę? Dopiero zdążyliśmy. Nikogo nie ma w wiosce, poza kilkoma nimi. Au, Brace, trąbni! Możesz przestać trąbić tym Citroenem? Dobra, to w takim razie, jak jest czysto, to zaraz przystępujemy do drugiej części. My żeśmy wyeliminowali patrol i pojazd, w tym w katy. SDKFZ rozstrzelali cywili. Nieważne, trudno, my żeśmy paru podobijali, co? I przystępujemy do planu. Jakieś masz coś wskazania? Z tego co wiem, to za niedługo będą wojska niemieckie w tej wiosce, więc będziemy mogli mieć... Dobra. Ja macie tam kurwa, Łukaszko. Coś nie jedzie? Niestety nie, ponieważ... To jakby jechał, jakby... Zająć pozycję w chatach i przygotować się. To samolot chyba? Samolot? Nie. Nie samolot. To nie samolot. Coś ciężkiego. Spadochron na Southwest. Co to kurwa leci? Skrzynka. Tam spadochron. Bez niczego. Dobra, gdzie jest... Bo nie, to skrzynka jest. Gdzie jest dowódca? To jest skrzynka. Ty zrzut, dowódca. Ale to z SOI chyba. Melduj tam kurwa, Xenon. Rudy. Southwest. Co? Ale Rudy. Kurwa komu? Co? Już nie mam komu meldować, mam tylko łączenie z tym Rudy. Armią. Znaczy kurwa, z Polskami polskimi. Kurwa jedno piwo wypiłem, ja pierdolę. Już mi się wszystko zaczyna pierdolić. To będzie bardzo długi wieczór. Te Łukasz! A z tego 220 to jest jakieś 700 metrów stąd. Dostaliśmy zgodę na to, żeby pójść to dalej. Czy to jest tam za drzewami? Tak, za drzewami. No niech idą. Dobra. No to oni są. Co to jest? Idziemy posprzątać Niemców. Rozproszy się i za mną ruszamy. To nie do nas. Błam. Właśnie, to już było do nas. A nie. Ej, dzisiaj mnie wkurzył OBS, nie? Widziałeś w ogóle, gdzie spadła ta skrzynka? No, gdzieś tam. Pokaż jeszcze raz. Gdzieś tam. Albo tam, a może i tam. Nie wiem, gdzieś w tamtą stronę spadała. Nienawidzę papierosów. No to po co je palisz? Już tylko to mi pozostało. Dobra, tego ferpę weźmy się tu zatrzymaj, bo muszę iść sobie po kromki, bo mi się zrobi i będzie mikrofala mi cały czas nad duchem piszczała. Hopie, pa! I mnie nie widać. Widać cię, ale... PTSD, kurwa. Wietnam. Dobra, już jestem. Dobrze mieć kuchnię obok. Oj tak. To gdzieś na Southwest spadła, no. No wiem, to tyle to i ja wiem. Tylko jak daleko, to chuj wiem. Kiedy szybko wyczaiłeś zgodę od dowódcy, żeby nie brać udziału w walce, well? Nie, ja bym się poszczelał, no. A ja nie, wolę przeżyć. Ale czy wiesz, do mnie by nie strzelali, bo widzą, że mam niemiecką broń, niemieckie ciuchy.
Na pewno by to tak zadziałało. Ale mówię po polsku, well, shit. Jest kurwa droga. Jeżeli znajdziemy drogę, która jest chyba tu, ale chuj wie. Ej, czy ja nie znalazłem też co zapoczynę? Nie. Gdzie jest to zapoczynę? Nie wiem. Mówię, spadła gdzieś na sowę, ale gdzie to chuj wie. Ej, Merksu! No? Jakbyśmy Niemców spotkali, nie? A że ja jestem cały niemiecki, to powiem, że jesteś moim jeńcem, tylko ci po prostu wszyscy Polacy do nas strzelali. To jest dobry pomysł. I zaraz się wkurwię, jeżeli tej paczki nie znajdę. Wiesz co będzie? Wiesz, tu jest otwarte pole, już dawno powinniśmy ją widzieć. Chyba, że wiesz co się z nim stało. Ale to jest ta droga główna, my przeszliśmy przez tą drogę ucieczki jak na razie. No. Bo my jesteśmy niedaleko Regroup Pointa. No ten budynek, który tu jest, ten biały po naszej lewej, to jest Regroup Point. Nie, to prawda. O, skrzynka! Nie. O! Co tu jest? Dobra, ja to biorę. No, wiesz. A. Mam pomysł, a czekaj. Pomóż mi ją zarzucić. Dobra, czekaj. Zrobię tylko z drugiej strony. Ala. A, muszę ta. Czekaj. I. Dwa i. No, raz. Dwa. Trzy. Go. Kurwa, jaka ciężka, ile ona waży. No pewnie coś koło 50 na pewno, skoro tu jest tyle ładunków. Dobrze, że kurwa jestem wychowany, zejdź. Dobra, Łukasz, idź. A ja wam to przyniosę. No. Szkoda, że jej się podnieść nie da, ale jebać. Ej, czy szliśmy na OWS, to musimy jeszcze raz na nerwist. Trudna geografia. Geografia? Merksu. Lewa, prawa, chuj. A czy teoretycznie mówi się tylko, że lewa, no nie? Czyli... Lewa. Nie! Lewa. Jak się powinno prawidłowo mówić? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wiesz dlaczego? Mówi się raz. Wiesz dlaczego do trzech? Czemu? Bo masz trzecią nogę. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Ej, to myśliśmy chyba jakoś naokoło. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Zapytam się,
Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się, a jak mi odpowie, nie kocham cię. A jak mi odpowie, nie kocham cię. Ułani werbują, strzelcy maszerują. Merksu! Zaciągnęś co? Czekaj chwilę. Czekaj. Czekaj, Merksu. Strzelcy maszerują. Zaciągnę się. Panokierko, czy ty mi ułani, panokierko? Pukają, powalają, ustanieto, pukają, powalają, ustanieto. O Jezu, a cóż to za wojacy? Mamy... To macie ciekawego. To. Czekaj, bo muszę ją z pleców zrzucić. Już zrzuciłem ci ją. O, panie, dobra, ładować do SDK. Pe pance. Co to jest, panie? To jest rzeczy dla sapera. O! Nie możemy jej zdawać. Kurwa, nie strzelać. Na razie nie możemy jej zdawać, więc dawaj Łukasz. Przeniesiemy ją do tego. O tak! Dobra. Suń dupę, muszę chwilę za skrzynkę. Przenosimy ją do tego. Dobra, ja tu biorę za uchwyt, ten ło. I ho. Raz, dwa, trzy, jop. I raz, i dwa, i trzy. Raz, mi kierowcę zajął, co za chuja pierdolona. No to za fraka, fraka, fą. Kto tam było? Co tu się dzieje? Co tu się od Benedykt Dynia? Rzeczy dla sapera. Linki, dobra, czekamy aż... Nie tak załadujemy, się wrzuci. No, załadujemy skrzynkę, nie? Nie, nie. No ładujcie skrzynkę, kurwa, ja mecze. Chcielibyśmy i nam się to udaje. Aha, dobra. No to reszta się pakować się do środka i jedziemy. Rudy, niech nas pokieruje. Nie, ładuje. Nie, no. Nie wiem. Gasie, bo ładuje. A, tak samo powietrze. The good... O kur... Nie, ten... tak. Jeszcze jak? Dobra. Ale tu ciasno, jeszcze jak się? Jest skrzynka. Otwórzcie drzwi. Halo. Ciepło jest. Możemy jechać? Czej. Możemy. Ej. Na spas. Czekaj. Pierwsza brygada. Ale jaki pan. Nie, to wszyscy naraz. Halo. Czekaj ta. Słuchajcie się od początku. Pierwsza brygada. Co się stanęło się? Ja to wiesz, przejechałem. Samolot strzelał tę grupkę naszą z tymi setami. Też chciałem. Nie pokazujcie, zdejmijcie kaski, żeby nie widział, że macie biało-czerwone paski na ryju. Panowie, jak coś idę się tak zamyśleć. Tak się nie robi. Jesteśmy ludzie pomocni. Wątpię, że gościu ma tak kurwa ostry wzrok, że będzie widział biało-czerwone paski, ale on mówi, że nie będzie tak robić, dlatego że to jest wbrew. Tak. Proste, ja jestem żołnierzem. Dokładnie, jestem tego samego zdania co on. Polak to Polak. No, trzeba się dole, ja tam mam nie zdejmiecie kasków, tak? Nie mamy kasków, kurwa. Da nic, to trudno. Weź go zastrzel, kurwa. Najwyżej będę cię wyzywał w niebie. Ty nas Luftwaffe rozwalił. Cywile jadą SDKF-em. Powiedz mi, czy byś nie strzelał. Ja przejechałem. Zdarza się, no kurwa, łapanka. Nie wiem, ja tam mam niemiecki hełm. Jak dalej, bo pasą
Zawsze można się chować i jechać polami, stać w drzewach tak, żeby nas nie widział. Ej, dobrze, my w ogóle jedziemy? Środkiem pola drogą. Nie wiem. Tak, bo... Take the way. Nie. Jak jedziesz na wschód drogą, to jest dobrze. No jadę. No to jest dobrze. Ale tak o przywodzie? Nie wiem, czy to jest przywodzie. Ej, no nie mogę kompasa, kurwa, z mapy wyciągnąć, no. Teraz będziemy odbijać, to jest... Chyba widzę most. Chyba. Chyba. Chyba czy na pewno? A bunkry są? Tam nie ma. Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Zaraz zobaczymy. Kurwa, mi się to, że trzeba sobie tego komentu się namyślił. Ja, już widzę most, dobra. Pierdolę, alkohol mi tak wchodzi, oj, jest tak ciepło, a ja nic od rana nie jadłem. Ten most jest zniszczony, czy mi się wydaje? To czekaj, kto nic nie jadł od rana? Sen. Nie jest tak nisko. To czekaj, to ci zaraz coś dam. Wyrobię... Ty, ale co z dobra pozycja tu? Ty, bez kitu, co to za wozu? Wozu. O, ole ogromna rzeka, czy to Wisła? Kurwa, to... Ty, Rudy, Wisła. Może jedna rzeka tu się okopić. Jedziemy, a co jest to Bóg? Ty. Dobra, teraz tak, dwójka, jeden na strzelca dodaję z DKFZ-a. KM się okupują tu, reszta za mną, idziemy bliżej. Saperzy na most, minować most. Za towarzyszem Rudym. Tak. A jest, skrzynkę niech se wezmą. Obywatel pułkownik Rudy. Pseudonim Rudy. Ja, słucham cię. Ale co zdobyczny? Broń? O kurde, szanuję. Ty, Rudy, no. Mogłeś tam zostać, bo to ma zajebistą pozycję. Ja będę miał jeszcze lepszą. Dobra. Ale my idziemy po paka, jak będzie przejeżdżał jakiś scholowany. Rody! Co? Graf stracił dwóch ludzi. O kurna. Przykro mi. O, mniej no, Polaczków! Ostrze samolotu? No to samolot. Tak, samolot ich rozjebał i ten samolot się rozbił potem. Bo czymś dostał. Ale japońska taktyka. Tak trochę po japońsku, nie? No dokładnie, właśnie to chciałem powiedzieć. Bo głupio mu się zrobiło i tyle, no. Łukasz, zabił tak. Głupio mu się zrobiło, że tylko dwóch ludzi nie będę wystawał na tej planie z tym hełmem. Sorry. Ale mamy zajebistą pozycję strzelecką. Macie saperki? Macie. Tak, dowódco Rudy. Dobra, okopujemy się tu. Do roboty. A mogę iść bardziej naprzeciwko drogi? Saperki, ja możesz. Nie wiem. Merksu, idziesz ze mną? Ja? Idziemy bardziej naprzeciwko drogi. Merks, ty zostań z nami, kurna. Będziemy zaraz ludzi mieli. Ja tu mam ambonę. Nie mówiłem, że mam zajebistą pozycję. Das heißt Rika. Bereit. Hände hoch. Hände hoch. Heiß. Hände hoch. Zobacz, ja mam kajdan. Oczywiście, że nie mam kajdan. Zajebiście. Mam czy nie mam? Oczywiście, że kurwa nie mam. Weź się zakuj sam. O ty kurwa.
Pokaż, co tu się dzieje. Mam Niemca, mam Kubelwagena. Co? Mam Niemca, snajpera i Kubelwagena. Z czterema ludźmi. Widzę. Ogólnie dwóch, może wyeliminowanych. No, leżą, a ja tu mam kurwa niżej niż oni. O, widzę. Kubelwagena, jak coś, to później przyniosę. Cześć. Rudy mnie przysłał tutaj, żeby ci w jakiś sposób pomóc, nie? Właśnie dwóch zniszczyłem. Dobra, chyba będziemy podchodzić. Tu wiesz, tak na szybciocha. Ej, moc za nim zaminujesz, bo tu jest, tu są Niemcy, nie? O, widzę kolejnego. Zatrzymaj się tu. Oj, oj, oj. Kurwa! Kurwa, nie podnieś tej głowy. Zajebiście, mam już Lugera. Damy się. To dawaj kurwa pocisk. O! Dy! Cię pierdolę. O nie. Da zio. Uff, fuck, stan krytyczny ma. O! Nie chcesz wiedzieć, że coś się z tym stało. No nie mogę go łatać, bo nie mam na myśli. Ale jestem. Poradź sobie, Łukasz? Jak średnio. To poczekaj. Jak miałeś laga, to inaczej zrobię. Ej, Dezio, nie gin.
Dobra, Dezio, zaraz będzie moc medyczna. Chyba zajebie ci plaskacza. Oj, chuj. I nie wyszło. Chyba za mocno go uderzyłem. Kurwa, aż mnie ręka zabolała. Merksu! Zdrastwy, diedwo... O, no. Chyba go za mocno waliłem, bo... tak go FRP miał laga. Ja u niego przez drzewo przejechałem i... to auto go przejechało. Nie znowu co, Rudy? Nie wiem, ale ogólnie chyba przesłukuje niemieckiego snajpera. Kto to biegnie? O, Rudy biegnie. Co wy żeście z Dezią zrobili, żeby pobiliście na śmierć? O, FRP miał laga. I u niego przez to drzewo przejechałem, czy tam przez któreś drzewo i w niego wleciałem. A, dobra. Pozdrowacie tego kubla tam na nasze pozycje, bo on się przyda. Łukasz, ty się zajmij jakąś pozycję, ale... No ja tu mam to drzewko. Dobra, tylko tak, żebyś był w miarę blisko, bo jak będzie sygnał do odwrotu, no to ja najwyżej przyślę kogoś po ciebie. No Merksa. Bo będziemy się stąd zbijać, nie? Dobra, Merks, bierz kubla i chodź tam. Da. Chcesz Merksu, to przejdź po mnie kublem. Jak coś, to nie strzelaj na razie do Niemców. My jesteśmy elementem, który strzela, nie? Jakbyś usłyszał strzał, to znaczy, że jest zaczynamy. Dobra. Tylko z naszej strony, nie od strony Niemców. Dobra. Idę w zajebiste drzewko, które sobie tu znalazłem. Mnie snajper nie wykrywa. Da, Tomasz Hajto. Ci dam zaraz Tomasza Hajto. Dobra, pytanie, by chcecie tylko z kurwa z army live, czy czegoś innego też mogą być? Typu na przykład BF4. Jakiś rokecik. Ale kurwa, że on mnie tu nie zobaczył. Patrzcie, wystraszymy. Niech pobiegną górę. Chyba nie pobiegli górą.
Po co wyrzucacie w nim granaty, jak on się tam utopi? Chcemy go zabić. No to on się utopi. On się nie poddaje. Teraz zginął, bo dostał z granata w łeb. Mołotowa w niego rzuciłem. Do okopów, wracać. Wiecie, że mogliście go zostawić. Dobra, wracać do okopów. Utopił się szwab. Ej, Łukasz. Wyrzuci, no. Masz tam wieżyczkę. Wiem, ale ja tu mam zajebisty krzaczek, gdzie mnie snajper nie zobaczył, bo przyszedł się odlać w moje drzewo. Ale to jest zajebisty krzaczek, bo patrz, zrobię tylko tak. Wezmę się, cofnę, bo tu jest fajne opuszczone. Chowam się bardziej tu. O kurwa, i mnie nie widać. A jeszcze z daleka, to nawet tu mogę stać i mnie w ogóle widać nie będzie. Szkoda, bo te jebane drzewa mi zasłaniają. Musiał już wtedy na drugą stronę, a na drugiej stronie jest tylko tamto drzewo. Stan, no kurwa. Nie, nie pokażę, no. Tak znajdziesz. Ale pięknie go zatrzymałem, kurwa, chętę hoj do domu. No tam wybiło mi się lepiej widać, ale i tak będę gdzieś strzelał na tej wysokości, bo tamci moi będą musieli ich tu gdzieś zobaczyć, albo też chcemy, żeby w minę się zapewne wpierdolili, żeby było mniej roboty. Najlepiej to by było tam się usadowić, na tej wysepce. Albo na tamtej. W plecy mi strzelać. No to tam jest droga. Ja jestem od spraw latających rzeczy, gdzie nie jest potrzebny ci pilot. A nic, czyli w skrócie dron przez UAV. Ja tak ogólnie informuję, że grupa specjalnego reagowania wciąż ma otwartą rekrutację. Wymogi to 17 lat, sprawny mikrofon i arma 3. Żadnych DLC-ków nie potrzeba. Oprócz tego oryginalna kopia grupy Army 3. Disconnected from your channel. User
user joined your channel. Test jest darmowy, więc tu ci TeamSpeak jest, no w sumie bierzesz, pobierasz tylko z internetu i masz wyjebane. Tak samo Discorda. To jest wszystko darmowe. Jedynie co, to my jako cała grupa musimy sobie utrzymać tego TeamSpeaka, wykupując co jakiś czas licencję. Chyba tam na rok wykupujemy licencję za jakąś tam daną kwotę, jaka jest narzucona. Zrzucamy się wtedy całą grupą i płacimy sobie i mamy dalej TeamSpeaka. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Jezus Chrystus. Niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Jezus Chrystus. Łukasz. Halo. Kurwa, zdradzasz aktualnie moją pozycję, kurwa. Sorry. Rudy się pyta, czy jesteś gotowy. Ja jestem, kurwa, zawsze gotowy. Dobra, przyjął. To dzięki. Z Bogiem. Niewzajemnie. Pamiętaj, ja mam MP40. Ja mam wyborówkę. Co? Gówno, idź już stąd, bo kurwa, czym dłużej tu stoisz, tym kurwa Niemcy mnie mogą wypatrzeć. Słyszałem. Mógłbym mieć inny trochę kamuflaż, ale ten też będzie.
Wiecie co? Puszczę na chyba muzykę. O Jezus Marius, jaka mgła. Widzę, że mgła zajebista. Czy coś moi widzą? Pamiętam, że mi kanał zdejmą, ale opłaca się. Najwyżej drugi się założy.
Ej, czemu ja widzę ładunki w powietrzu? Co jest? Nie wiem, czy te ładunki nie zadziałają. Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Się rozstawił. Uległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo, kochana. Nie trzeba, ciesz się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Tak strasznie dobrze mieć scena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i grać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć scena. Niemcy idą. Jadą. Jadą. Zobaczymy, trzy ładunki wypalam. Oczywiście, że nie. Oj, oj. O, oni do wody pospadali. O, jeb do wody. Jeb do wody. Oni do wody pospadali. O, ciężarówka widzę, spierdala. Ona pusta była, to naprawdę. O, kolejny do wody spadł. Dziewczęta spod parasola, żołnierski włożyły strój.
błękitna chustka, marzenie, w koszyku granaty dwa i zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność i honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój, wnet wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam ty to woda się wpierdoliła. Co mnie tak do wody poszkodali? Tylko czasem dłonie, słowa jakiegoś strzem. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie? Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Chyba ile tam jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku. Wolna będzie Warszawa, do broni, bo wolność na bój. Teraz trafiać zacząłem. Dali mu karabin, dali garść kul, z modlitwą na ustach broni polskich granic. Za nic świecie nie chciał ich oddać za nic, choć płonęła jak pochodnia ziemia, za którą gotów był zabić. Pamiętny wrzesień naznaczony krwią kobiet i dzieci, które teraz śpią, a w naszych sercach pamięć o nich nigdy nie zginie. Bo dali szansę bytu mi i mojej rodzinie. Dziękuję wam za to. Cześć. Że po polsku mówię, że lubię poznawać historię. Dobry. Przy tym dumę waszego poświęcenia nie da się w słowach opisać. Oddajemy hołd w tych płonących zniczach. Codziennie staję przy warszawskich pomnikach. Na ziemi skąpanej we krwi, co płynęła w żyłach. Każda tablica pamiątkowa przypomina mi, że to dzięki wam w wolnej Polsce mogę żyć. Mój kubel. Zostaw mi kubla. O ty śmieci. Oddawaj mi kubla. Jeź. To chyba już śmieci. Co się Szarpie nam kraj, germański Adler. Oni się przeciwstawili, podejmując walkę ze sztandarem w dłoni, stawiając życie na szale, w wojennym szale. Poświęcenie ku polskiej fale. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Śpiewali głośno, broniąc polskiej ziemi, broniąc własnych żon i własnych dzieci. Nie bojąc się przegranej i nie bojąc się śmierci. Nie zmącił nas, a tak nawet na chwilę. Dobra, idziemy od sobie z naszej strony bilet. Chuj. Nikt nie szczędził kul na germańską głowę. W krwawym odwecie oręż odbierał im mowę. To wasze piersi broniły polskiego godła, stawiając granice tam, gdzie płynie Odra. Świst wrogich kul nie ustał na chwilę. Co? Byliśmy sami, idziemy, jo? Gdy odbierano w nas życie. Kiedy się ha. Wypełniły dni. Mój kubel. Prosto do nieba czwórka mi szli. Prosto do nieba czwórka i szli, żołnierze z Westerplatte.
kiedy się wypełniły dni i przyszło zginąć latem. Prosto do nieba czwórka myśli, żołnierze z bezdokładem. Kiedy się czemu tam mosty nie ma? Pakujemy się do SDKMZ i do Kubla, jedziemy do shopy. Jep. Dezio! Chodź do przodu. Polska flaga! Siema. Cześć. Mogę. Co? A, Antek. Tak, no to jedziemy. MG wyborowy medyk, możemy wygrać. Tak. To niezły ten okop. Fajna MG ta przez moją rękę przychodząca. Ja. Dobra, już pierdzielamy. Żołnierze z Westerplatte. Prosto do nieba. Nie ma czwórka niż ty. Ej, fajną piosenkę o Westerplatte sobie puściłem. Żołnierze z Westerplatte. Prosto do nieba, czwórkami szlugów. Finding joy in the journey. Kurwa, reklam. Nie ma takiej, której byś mi nie znał. Byś powiedział, jakbym jej nie znał, wiesz? Jeśli chodzi o... Oni jadą za nami, czy nie? Nie wiem. Zajebałem Ardenowi mojego kubla. Lopie. Ten snajper od nich, nie? Przyszedł. No. Chciał się wylać. Ja się paczegował, nie? Po czym powoli się zaczynam obracać całym ciałem. Podchodzę do niego od boku i mówię hendo ho. O kurwa. Dobra, trzymajcie się. Będzie częsło. Cebula się nie zmieścił, a my mamy jedno miejsce. Dobra, jebać to. Nie. Czaj, to jest to, czy nie to? To to jest to. Nie, to jest to. To jest to. A no tak. Wiesz, że ty się z tym nie był. Czaj, mam pomysł, gdzie wiadę. Zablokujesz kubla. Coś mówiłeś? Że teraz nie wyjedziemy. Dobra, chyba miałeś rację. Ej, ale patrz, tu przez skrzynki można przejechać. No cześć. Schowałem się w skrzynki. Nie, ja muszę napić, bo ja chyba widzę już. Dobra. Łukasz, chodź, to? Normalnie. Jak on, kurwa, to? Jak ci to, kurwa, zrobił? Co, normalnie tu wjechałem. Łukasz? Co? To skrzynki mi przecież. A co, teraz wysiąść możesz? Normalnie. Nie. Odsuń się, Antkę, bo chcę, kurwa, zdjęcie zrobić. Kurwa, czekaj, bo na wtedy... Ja pierdolę. A po co? Myślę, że jestem pijany, a ja chyba jestem naćpany z kuły. Czekaj, bo ja mam kubla pilnować. Wisła przyjął. Co mówisz?
Mówię, że mój kubel. Ty widziałeś, jak on stoi, nie? Jest okej, stoi. Gitara. Rudy, jest pytanie takie. No nie, byłem piwem. Bo Fragman powiedział, że jest z ciebie beznadziejny dowódca, bo go w ogóle nie słucha. On od ciebie ma ważne rzeczy do powiedzenia i ty go olewasz, jest mu przykro. Gdzie jest Fragman? Tam u góry. Fragman. Powiedział, że się popłacze, z niej porozmawiać. Jardan. Jestem zawiedziony, kurwa, tobą. Co? Wiesz, jak ja tego snajpera zaresztowałem? Ty, kurwa, ślepy snajper jesteś? Tak. Ale... Czemu masz mundurę SS? Zajebałem od Niemca. Spokojnie, najpierw trzeba było odciąć... Tak naprawdę mój dziadek był w SS. Tylko wyjechały ważne szychy, tak? Wiesz, jak tego Niemca snajpera zaresztowałem? Kaput, więc teraz tam droga ma mętlik i my teraz czekamy na... Dowódco, dowódco! Co? Będziemy koordynować na cywil. Gdzie? 77. Ej, poprawka. 71, cywil. Na daleko. Co? Widzisz? Nie. Weź sobie lornetkę. Co? Łukasz. Jechać po nich? Tam jest cywil. Tak, masz jechać po nich. Macie obaj jechać na pozycję, pozycja track i podebrać NSZ. A czym miałem jechać? No dobra, weźcie akumulator to. Jest tu w środku, tak? No. Tego. Ja nim wyjadę. Nie. Ale... Kurde. Prowadzę. No prowadź. Gra na Wisła, zgłoś. Uważaj, żebyśmy potrącili. Pip, pip. Gra. Jestem w środku. Merksu. No. Ogólnie to wziąłem i zapuściłem kurwa chyba 4 piosenki, jak atakowaliśmy ten most. I ogólnie widziałem miny, które są w powietrzu. Cywil. Jebać cywila, jestem Niemcem. Dobra, teraz mój drogi, łapki do góry. Jestem z SS. Słyszysz? Tak, słyszę. Nie no, żartuję. I dawaj tak powiemy chłopakom stamtąd, że no siema chłopaki, my z SS jesteśmy. Co tam? Nie no, nie mogę być z SS, mając polski mundur. Możesz być szpiclem w taki sposób, nie? Działaś pod przykrywką. To ma chujowe lusterka. Pozycja track, na prawo będzie. Nie, oni mają wyjść na drogę, ja to pierdolę. Go. Co? Go. Widzę. Przed nami. Żołnierze z Westerplatte. Prosto do nieba czwórka myśli. Żołnierze z Westerplatte. O kurwa, Polaki! Robaki! Dzień dobry, niemiecki transport. Dzień dobry, taksówka Uber. Tu możemy pomóc. Wszyscy na pokładzie? Nie wiem, jadę. Ruszajcie. Ale to pierdzi. A jest... Ruszamy z waszymi ludźmi do półkuli grup. Czy jest tu może pułkownik Skurczybyk? Nie. Rowerek się wywrócił, nie jedzie dalej. Aha. Taka armia krajowa, to chodzić nie potrafi. No widzicie, ja przynajmniej złapałem niemieckiego snajpera, wy? Kubla wygrałem. A my przepłynęliśmy, dopłynęliśmy sobie maraton. Szybki awans na specjalizację RTO. Albo zrobić coś po nie. Albo sobie zrobię, no to też jest możliwe. No nie mogę papierosa. O, cywil? Rozjadę. Nie. Chyba żyje. Żyje. Ale nie wiem. Żyje. Dobij go. Dobij. Ty nie wiem, tak? Nie. Hal. Kurwa, nie. Hal. Dobra, z pojazdu. Hal, wojsko Armii Czerwonej. Dzień.
Dobry, ja po Kubla. Witamy, gra. Kubel jest, nie, Rafał Owarny. Dobra, do środka, wszyscy do środka. Krasnija Armia. Środka, do środka, robić najpierw. Ej, Dezio. Kto strzelił? To do nas. Moje marki strzelają. Northwest. Nie wiem, że trafiłem go. Wiesz, ten... Tak, no. Do czego? Łukasz, dupu. Kurwa, to cybi. Kurwa, to cybi. Junior głowę wstawisz pod celem. Wszyscy do środka. Prowadźcie Kubla do środka. Jest. Kubel jest w środku. Merksu, Kugla? SDKF-a. Gdzie jest Kugel? Nie ma już amunicji. Dobra, odsunąć się od drzwi. Dobra, wszyscy od drzwi się odsunąć. Co tam, kompot? Ładnie zaparkowałem, nie? Zajebiście. Kompot, gdzie jesteś? Dawaj. Czekaj, jak oni go tu wsadzili? Normalnie, a co? Bo cebula pa... Jak jeździsz, nie? To te skrzynki są antykolizyjne, ale jak chodzisz, to są to mają kolizję. A nie ma amunicji! Rudy! A. Gdzie jest Rudy? Nie ma. Kurwa, uwaga, przechodzę, nie strzelaj. Nie. To tu już za wysoko. Ja mam dużo magazynów. Ale Kubel jest w środku! Kubel jest w środku! Kurwa, dobra. Dobra, kupacy, mam pomysł. Tak, Kubla mi zostawiasz, bo Kubel jest mój. To jest, panie Rudy. Bo ja z moimi chłopakami skutujemy ich tam, może bo mam karabiny na dół. Co jest? Tutaj w aucie. Dobra, kupacy. Nie używaj. A, faktycznie. Kupacy, chodźcie za mną, ci ode mnie. Wszyscy za mną. Dobra, Armia Krajowa do środka, NSZ niech spuszuje Niemców, my robimy naradę, chodźcie. O, faszyści. Dobra, Deże, ja potrzebuję szycia przede wszystkim, bo dostałem kulkę. Rudy, ile masz magazynku do kara? Mało, dlatego zrobimy tak, panowie. Teraz tak, plan wygląda następująco, że przegrupowujemy się do naszej bazy początkowej. Mhm. Zabierzemy stamtąd sprzęt, wszystko się da i stamtąd ruszamy bezpośrednio na pozycję, nowa pozycja, obóz i założymy tam obóz. Czekamy jedną noc, żeby cała sytuacja się z konwojem wyciszyła i bezpośrednio z nowej pozycji obozu zaatakujemy posterunek sił SS. Co? Grab zaraz tu przyjdzie, bo on poszedł wroga spuszować. Wy przygotujcie Kubla do drogi i zaraz... Przygotuję go. Za późno. Na razie, bo tam to jeździ się już. Czekaj jeszcze. Odsunajcie. Ej, bo ja widzę skrzynki. O, jedź prosto. Prąd, staramy. Jedź. Na prawo. No jestem, Rudy, jestem. Słuchaj, zostawmy, jedziemy do bazy, przezbroimy się. Możesz na tobie na ciężarówkę dać, jeszcze żebyś mi jak transportować i ja chciałbym po posterunek SS, który jest za widzę jeszcze nie. Dobra. Helby, kurwa, zajebiście wyglądamy, nie? Antek. Ty kurwa, nie wiem, ty kurwa. No, nie wyskoczę, paczkę. Ty, ogólnie wyrzek Niemca zaarresztowałem? Dobra, pakować się do Kubla i do SDKFZ. Postanowił wziąć? Nie chcę sprawdzić. To chyba jest martwe ciało, wiesz? O, mamy nowego pasażera. Rudy, gdzie ty kurwa jest? Hello there. Tu jest full. Gram się wizłapczy, oczekujemy na was. Będziemy się przemieszczać obecnie do naszej bazy na Rift. Co się stało, Łukasz? Będziemy przemieszczać się do pozycji nowej. Za gruby rynek. Jesteś, no. Wysiadaj. Będzie ruszać do nas, zabierzemy was ze sobą. Kręć to! Czekaj, ja kiedyś byłem mechanikiem, ja to zaraz zamknę. Czekaj! Odjedź mu, jak zacznie to robić. Czekaj. Ziemniaka, ty zadziałał chyba. Czekaj, weź go zgaś. Weź go zduś. Jeszcze. Dobra, teraz. O, poszło! Na korbę poszło.
była ten, było zapchane w przewodzie silnika, wiesz? Dobra, tak? Kurwa, spoiler. Nie chcesz to nie. Tryb sportowy włączony, patrz to teraz. Bo tu mamy arsenał. Slalomem, kurwa. Czekaj, bo klapę masz otwartą. O to chodzi, to spoiler jest. Dobra, idę do bazy z cymulatorem. Dobra, wyłączamy tryb... O, Rudy nam wyłączył tryb sportowy. Na razie do bazy sprawdźcie, czy w kublu jest miejsce. Jak nie ma, to... Nie ma. To się da do SDKM. Nie no, wyłącz. Wyłącz na razie. Chuj, zgasił się. Rudy, popsułeś. Dobra. No to, zgasił się? No to poczekaj, naprawię go. Dobra, no, dobra. Panowie! Idziemy sam, my możemy w sumie od razu jechać do tego obozu. Ja mogę zatankować paliwo, ty. Zatankuję. No jak ja kocham, że skrzydło można strzelać. To ksano zamiesz. Czekaj, tylko szukasz kasperku, nie mam miejsca. To wysiądź, wysiądź, ja wsiądę. Kasper, to poczekaj. Jedziemy do tego. Panowie z partyzantki, rzuciłem wam amunicję, którą znalazłem w roku do wyposażenia samochodu. Prosto do nieba czwórka myśli, żołnierze z Westerplatte. Ściągnąłbym ten dach i zrobił z tego kabrioleta. No. W bazie się ściągnął. Weź też. Z bagażnika. Czekaj, zamknij, bo to ty dopiero jak tryb sportowy będę włączał, czyli patrz. Włączam tryb sportowy, hopie kurwa! Ja pierdolę! Ale zapierdola! Ty pa, pod górki kurwa, no! Rezygnujemy, zaczynamy i bierzemy kabrioleta? Nie wiem. Bo jakby tu mamy arsenał, ale możemy się dogadać chyba na kabrioleta to zamienić. Nie, po prostu tak złożymy, nie musimy się dogadywać. No, prawie chodziło mi niedobrze. Ja powłączyłem przez przypadek tryb sport, ale chyba nam coś spoiler nie otworzył. Jesteś sportowy. Dzień dobry. Dlatego ogólnie jadę bez dui, to weźmie ktoś prowadzi. Uważaj, płot. O kurwa, płot! Płot. Puść SDK. Kamień! Dobra, jedź. Płot, potem kamień. Dobra, zamykamy tryb sportowy. A jednak włączamy. Kaczamy i trzeba ich przepędzić. Ja pier... Czekaj, on wejdzie pod nas. Kto strzelił? Nie wiem. Weź jeden z was kubla i jedź do szopy, bo tam jeden wojak został. Kasper już jedzie do nas, z tego co widzę. Jedzie? Jakimś cudem. No nie wiem jakim cudem, ale jedzie, bo widzę na kupach. Dobra, przyzbrojcie się i ogarnijcie się, ja zaraz ugadam to. Kupacy, zbierzcie z tą. O, ty! Mam pistolet na flary. Cebula? Nie no, mi nic nie trzeba, mam kubla. Okay, właśnie, bo pada, to nawet ściągamy dach? Sobie wziąć browninga. Nie, jak pada to nie. Nie browninga, tylko tego, jak on się nazywa. Brama. Ej, Łukasz, ty mówisz, że jak masz kubel, niczego ci nie brakuje, nie? No dosłownie. Też browninga masz. Czy jest tam rekrut Android? Nie wiem. Android załączasz do NSZ-u, do cebuli. Zamelduj się u niego. Ty, co ty na to, żebym sobie zmienił mundur na inny SS? Tak, jest pozwolenie. Do mnie kim kara? Linfieldy, Mosiny, kary. Rudy? Dołam cię. 1500 klucz wstyknie do MGT? Tak, jak coś, to MGT mogą, ten, MGTiarze jak chcą sobie zmienić broń, to mogą na DP, jak chcą. Nie ma połowy. O! Kula, to ja sobie wezmę, weź sobie. Porucznika. Ja ty jesteś sierżantem? Ja mam sierżanta. Ja sobie wezmę kurwa plutonowego. To jakiś syf robi na podłodze. Lola już ci mówię. Hopkola, nie rób syfu na podłodze. Czaję to, ja kula. Mam 11 magazynków po 50. Co mało. No? Pamiętasz, że dwójnie trzeba wymazić, wiesz? Tak. To z tego czeskiego modu. Zawsze masz magazynki po 250, to są taśmy. One są leciutkie. Dobra, biorę kudę.
Kurwa no. Statycznie. Działa czy nie to? Musisz tam coś ponaciskać i powinno działać. Zdążyłem zauważyć. Co? Możesz mnie zaraz szyć? Może. Wiesz jak to... A, ty krwawisz ogólnie, fajnie. To trochę przyps. Dobra, jest. Weź się wykrwaw. Weź się wykrwaw! A co, a ty jak się odzywasz do oficera? Jakiego oficera? To cicho. No właśnie, to tak byś się stopił. No też jest ranny. Ale wiesz, my mamy... Nie, my mamy pierwszeństwo. NSZ, a NFZ to jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Bydlaku. Mówię, NFZ ma pierwszeństwo. Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ! Co? Dobra, wziąłem bara. Brena, nie bara. Bara. No bo Bren bar jest brytyjski. Amerykański, a Bren jest brytyjski. A co jest brytyjskiego? Ale przecież i to i to chodziło. Nie, musisz żyć brytyjskiego, mamy przyjrzenie ja brytyjskie, jest. Nie amerykańskie. I się ja mam to jest Bren. Ale przecież to było to, że ja nie chcę, gdybyś nie, bar nie, był nie, amerykański. Bez Brena. Dostaliśmy typowo brytyjskie wyposażenie. A kto tam do mnie miał dołączyć? Uwaga, kto tam ma ochotę na ASMR? O kurde! Co? Ale jaja! Nie, musisz mieć... Dezio, pana to! Musisz mieć mundur jak my. No. Ale jaja! Ale ogrodny z tego. Co? Tego slotu dostępniony, możesz sobie zbroń zmienić. Ardan, póki mam kubla, niczego mi nie brakuje. Co tam? Wiem. Wiem, pomyśl mi, że masz tutaj wszystko, co mu potrzebujesz. Dzięki tobie. Nie możliwe. To przestało podać? Tyle kurwa gra, tu na sobie. Wystarczy. Szpecem od tego. Czego? No to ty. Czekaj. Jak żeśmy kiedyś inkwizycją szli. Na tym posterunku. Już kurwa magazyn. Od kolegi. Jego kolegi, a tego nie wiemy. I na pewno. Kto do nas dołącza? Andrut. Zdobyli... Czekaj, bo to się jakoś odpalało, tak tylko nie pamiętam jak. Ej, tak off RP, co nie? To dalibyście radę... To tego, Armia Krajowa miała warlordę, czy nie? Andrut, zmień mundur na szeregowego. Tylko musicie wtedy wysłać... Nie no, żartuję. Antek? Tego, miała warlordę, czy pamiętasz, nie? Jak się Dudy używało? Nie mam pojęcia. Okej, okay. Dobra, to... Chyba pod Backspace'em. Możliwe, no. Nie, pod Backspace'em nie. Tyldom? Nie, pod tyldą też nie. Też nie. Spróbuj na numeryczny klikać. Kurde, ale ja bym tak F40. Nic. No. Czy ty wziąłeś za tego? Którego Bena wziąłeś? MK2 czy MK1? MK2. Pod dodatkowe magazyny. Tak, bo to się jakoś włączało na... Nie te pierwsze, tylko te drugie. Mam wziął z tymi okrągłymi, nie kwadratnie, nie z tymi wiszącymi. Ale dobrze, no około czterech zwykłych. Czemu on ma. O jest! Na stależowym. Pod którym? Pod zero? Nie, pod erko. Ale. A nie, bo ja miałem lagę. Ała. Też mnie to boli, ale coś pewnie. Dobra, mam nigerka, mam wszystko. Nie bierzemy do przodu. Nigerka? Dobra, cebula. Nie, nie graj. Jestem też sierżantem. Daj sobie bug pipe demo. Ej, Andrew, to coś możesz zmienić. No, bo ty jesteś też niestety dostępny u Pulling Field. A możesz sobie wziąć do PC-ka, więc nie medykamentów, wiesz? Będziesz czasem popełnił. Ej, gdzie jest medyk? Tu chyba stoi. Gdzie jest regula? O, ktoś odpalił. O, Dezio, poddasz mi krew? Dobra, proszę stop te Dudy, muszę się nauczyć na nich grać w armię. Jak kurwa, się na nich gra? Nie, na chuj trąbisz. Zero, to teraz ta trójka. Zajebiście. Gdzie to jest? Znaczy jeszcze możesz co innego odpalić. Panie Henryk? Ale to normalnie numerycznie gram nuty różne, tak? Coś tam, nie wiem co. Kurwa, muszę się nauczyć grać na tym, to jest dobre.
WW2 tylko niestety jest. Tak. Rudy. Sorry, wiem. Kurwa, bo tu się jakoś da inaczej odpalić. Able manual play i tam masz. Ardan, kurwa, czy... Poczekajcie chwilę na chwilę. Poczekajcie na chwilę, bo ja muszę sobie przypomnieć. O, jest, mam! Jest. Nie wiem. Ardan, stop. Ardan. Stop! Próbuję! Ciśnij sobie zero. Ej, kurwa, ciszej! Cicho już. Chcecie dostać kulkę zaraz we trzech? Rudy, daj sobie. Ja myślę się, kurwa, co ty z sobą reprezentujesz, kurwa, jakieś jebane dudy, kurwa. Dobra, plan wygląda następująco. Będziecie mogli sobie grać jak nowy obóz założymy. Dobra, plan wygląda następująco, że tak, najpierw lecimy do Długołęki, tam jest jakiś oficerek, który posłuży nam do naszej dalszej części planu. Tam jest dwóch oficerów SS z obstawą czterech chłopa. Potrzebuję na pewno dwie chętne osoby, które przyodzieją ten mundur SS. A nie mogę tak wejść? No, osoby, które po niemiecku umiem mówić. O, no to dobra, to mogę iść, mój dziadek był w SS. Cicho. Czekajcie, niech sobie wybierze. Może sobie gwizdek wezmę. Jest gwizdek. No Marcin. Ja z kompotem umiem po rusku i po niemiecku. W plusie jest czy gdzie? No w plusie jest i kurwa tam masz whisky. W tym ma nie? Dajcie, ktoś nam botnik uszkodził. Ja pierdolę, ja już za dużo desperadosa mi się wypiłem. Kurwa, drugiego takiego już nie zamówię. Niech się spierdoli, bez taka. Tak się spierdoli. Nie wiem, jestem w stanie przygotować informacje pomiędzy mną a kompotem, tak? Ty, ale ja mam, tu mamy się przebrać. Dobra, cisza! Dobra. Przebierze się Łukasz, a drugi przebierze się w sumie kompot, ty masz radio, więc ty jesteś no, to ja mogę. No, mnie? Cebula też. Daj mi Merksa. Dobra, jasne. Dobra, i teraz mam się za radio. Tego, SS-mana przebrać, nie? Mówimy teraz w taki sposób, że przegrupujemy się na tą pozycję, którą teraz znaczy wszyscy, pojedziemy tam pojazdami. Duch jeszcze nie bierz. Tak. Ale ty nie ubierasz się tu, tylko musisz najpierw zdobyć mundury. Tak. Mundury SS to będzie kurwa przejmano w prawo. To jest przy tego sluta ty. Pamiętaj o Heitla. Go zapiszę. Pojedziemy tam, group point, albo w sumie inaczej. Polacy z NSZ-u, macie zadanie, bierzecie ciężarówkę, jedziecie na pozycję group point, tam jest czterech Niemców plus dwóch oficerów. Macie zabić ich wszystkich i pojmać mundury. Ja z chłopakami pojadę na pozycję nowa pozycja obóz, rozłożymy moździerze, namioty i przygotujemy się do opracowania planu ataku na obóz sił posterunek SS. Okay. Informacji ważnych, na posterunku sił SS najprawdopodobniej znajduje się prototypowy czołg wersji Tygrys 2 bądź Tygrys 1. Jakaś ulepszona wersja, nie wiem dokładnie co tam jest. Dlatego te ubrania są nam koniecznie potrzebne. Więc NSZ, wchodzicie na regroup point niebieski, kasujecie Niemców, sprzątacie zwłoki, bierzecie mundury, pakujecie do ciężarówki i jak najszybciej udajecie się na pozycja, nowa pozycja obóz. W przypadku, gdyby coś poszło nie tak, to od razu chodźcie na nowa pozycja obóz, my tam będziemy czekać i jakoś ogarniemy mundury z końcówki. Pytania? Będziemy meldować. Taperzy coś mają brać? No jest zajebisty plan. I co, jedziemy, nie? A to masz tego, ducha masz jako sapera, nie? Kurwa mać. No ale Alcatraz już mi wtedy starczy jako jeden. Dobra. W takim razie jesteście wolni NSZ, AK uzupełnić amunicję i pakować się do tej ciężarówki. Jadę kublem. NSZ do fury. Ty, Rudy! A tutaj jest. Dobra. Dezio! No. Ho! Łukasz, no? Możesz poprowadzić tam na tą nową pozycję obóz? No na północ idealnie. Rudy? O. Dobrze słyszałem, moździerz? Tak, co? Mogę rozstawić dwuinczowy? Zobaczymy, najpierw dojdziemy do bazy. Pamiętasz Chinese? Tak. No. Szkoda, że nie możemy wyrzuty wyciągnąć z wageny. Też możemy? Chyba tak. Jedź.
Zobaczymy, ile drzew po drodze skoczy. Cały czas jest smutny, bo nie było paka. A my jest wiesz, tygrys, to gdzie jest nasz pak? Nie wiem. Nie wiem, ile oni tym wycisną, nie? Ja nie gadaj, że to jest główna droga. No? Nie, to jeszcze nie jest główna droga. Tak, to jest... To jest raz, dwa, trzy, cztery, no pięć dróg musimy przejechać. To była pierwsza. Teraz powinniśmy mieć dwie na krzyż. O, chyba my dojeżdżamy, a nie, dobra. Dobra, teraz tu mniej więcej, tak? I teraz... Dobra, widzę drogę przed nami. Dobra, chyba mogę przyspieszyć. Pajegiem teraz uciekamy. O kurwa, płot. Tryb sportowy włączony, to bardzo taki dobry moment. Dobra, to jest droga na krzyż, o? Wyprzedzałem nas, dobra. Zaraz nie wyprzedzę. To zgubią pójdę. Wyskoczyliśmy nawet. Dobra, to jest droga numer 2. I tu szła na krzyż, dobra. Czyli jesteśmy dopiero tu. No i chyba się już za nami powoli gubią, nie? O. Trudno. Dobra, teraz musimy, będziemy mieli główną drogę asfaltową. Chyba, jeżeli tu jest taka droga asfaltowa. Oj. Nie wiem, ale jak znowu się czajnik wyłączy z tego moździerza, to będę miał polety. Tak jak ostatni. Ja będę musiał błotnik w kublu naprawić. Nie. Dobra, tu będzie chyba już ta główna droga zaraz. Jadą tam z tyłu? Słyszę, ale nie widzę. Ja też. Dobra, widzę jednak. Dobra, miniemy se płotem i niech se płotem przejada. Będziemy tracić prędkości, bo po co? No i jadę 30. No, tu jest droga główna? Oczywiście, nie? Że nie. Czyli jeszcze dalej. Teraz będą się wlekli. Bo ich słyszymy, czyli są już za blisko. Oni są za nami już. To jest droga główna. To jest droga, czy nie? Asfaltówka. To tak, to jest droga główna. Czyli tak, jedziemy jeszcze. Mijamy ten lasek i tu gdzieś powinna być od razu droga polna. Polna, polana. Lasek i po lewej. Dobra, już widzę ten las. Ja widzę to miejsce stąd. Chyba, nie. O, tu mamy tą drogę. Okrągła polana w środku lasu. Mniej więcej na front. Mniej więcej ja, tylko teraz pytanie, czy oni tamtędy wyjadą. Nie wiem. Ja już się im radził rozpędzić. Ja już mam pozycję na moździe, z której będę miał zajść. Większy może będzie miał większy zasięg. Hyc. O, dobra. I teraz szukamy jebitnej polany na środku lasu. Wy się też rozglądaj. Tak. To jest chyba tu. No. Jo, to jest to. Chyba. Jo, to będzie to. No. Tak, to jest to. Pusty pol. Przywalą, nic nie? Nie. To jest to. A
Czekaj, niech jadę. Rudy biegnie. Co to jest tu? No. Jesteś pewien? No. To jest krzywo. No. No i tak ma być. Jak zobaczysz sobie na mapie, to też powinno być krzywo. No. Dobra, Antkę. Dobra, rozbijemy w tamtym procedura dole. Procedura 5, 2, 5 i lecimy. Weźcie SDK FZ, ćwoki. Dobra, podjeżdżamy. Nie ma paliwa. Jak to nie ma? Wypiliśmy. Wypiliśmy. Dobra, z drogi ślecie, bo SS jedzie. Ja jestem pół SS, pół kolorka, więc... Ja jestem szpiclem. Duch kurwa! Prawie cię rozjechałem. Wcale nie. Wcale nie. Biegłeś mi pod tego. Dobra. Pod auto. Teraz znowu. Ja pierdolę, mogę się wlać ten hamak, który się nie mógł wygrywać. Dobra, baczność. Sieg Heil. Co? No ja już się przygotowuję do swojej roli, nie? No, no. Arnold, zgasz tego grata. Jak baczność, to baczność. Wysiądź z niego. To ma inżyniera. Zawinąłem trochę paliwa z kubla. O ty kurwo. Dobra, przydzielam obowiązki, nie wiem kto tam biegnie. Czy biegnie? Fajne Führer, Rudy. Dobra, a więc tak. Łukasz i Duch, wyjdziecie sobie na bok ćwiczyć niemiecki. Macie dobra. Znać podstawowe zwroty. Zikail. Tak. Patrol to jest Ardan plus Frogman. Macie patrolować teren wokół bazy do 100 metrów wypad od naszego miejsca. Nie ma tu żadnych dobra, podejrzanych okay. rzeczy. Możecie dobra, ewentualnie okay. zapuścić się dobra, dalej, okay, żebyście oznaczyli bo... miejsca charakterystyczne, jakieś chaty, coś tam wykonać. Merks. Masz iść narąbać drewna i postawić ognisko. Antkę, masz przygotować pozycje moździerzowe, oznaczyć miejsce, gdzie możemy moździerze postawić. Alcatraz, jesteś odpowiedzialny za wyznaczenie pozycji do postawienia namiotów nam. Jesteś dobrym geodetą, oprócz tego, że się zajmujesz materiałami wybuchowymi. Dezio, idź pozbierać trochę ziółek. Znaleźć dobre miejsce, żeby się... Marikukan. Rozwijaj okolice. Junior, dobra, chodź ten. Dobra, chodź. Ćwiczyć niemiecki. A ja umiem niemiecki. Ewentualnie jeszcze. Dobra, ty. Zapytaj się do wojska. Nie po to mam strój po dziadku. I zapytaj się, czy nie dałoby rady dostarczyć nam jakichś zapasów w postaci paliwa do SDK. No to w sumie ja też znam trochę niemiecki. I błotnika do tego, do kubla. Siadaj na dupie i się nie ruszaj. Słuchaj, no kurwa, ja jestem kopany. Dobra, hop, hop. Jestem swojego dowódcy szczylu. Słuchaj, no kurwa, dowódca. Ja jestem kochany dynie, jeżeli chodzi o wykonywanie mojej pracy jako radiotelegrafista tej zadrużyny jebanej, która... Dobra, się dobra, 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 już się nie produkuj, masz własne zadanie, rozłożyć radio i... masz rozłożyć radio i podskręcać radio. To nie jest radio mojego, to jawol, jawol, i śpin do wildawol, jawol, jawol, pomóż mi, a nie! Ciągnij za ten błotnik. Ogólnie to gdzie jest grab? To, kurwa, nie będę jechał z rozjebanym błotnikiem. Na pozycji. Ja pierdolę. Dobra. Chuj, sam wyrwałem. Masz młotek? Weź tu przypierdol. Dobra, poczekaj. Mam akurat. To przypierdol tym młotkiem. Dobra, czekaj. Okej. Kiedy ty przypierdolisz? Wisła, podaj swój status odbiór. Dobra, gdzie my chcemy to ognisko? O, nie wiem, gdzieś w dobrym miejscu, gdzieś gdzie namioty będą, żeby było, wiesz. Grab Wisła, podaj swój status, odbiór. Uwaga. Rodio, od razu mówię, że grab jest poza naszym zasięgiem. To namiot sobie załatwa, bo coś takiego. O! Jednak nie jesteś taki bezużyteczny, jak myślę. Czemu to jest tablica warszawska? Powiedziałeś? Nie, jak coś to wołaj, ewentualnie Zeusa, żeby ci postawił tak. Antkę. Wisła, odbiór. Jeśli chcesz to budować, to też wołaj Zeusa, żeby ci stawił tak. Dobra, spokojnie. Co się stało? To już... Dobra, Merks, jak medalu, słuchaj mnie. Najebany, daję Merks, radę. Merks, 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 masz narąbać drewno i zrobić ławeczki obok ogniska. Zrobiłem namioty.
Andro, co ty tu robisz? Wywaliło mnie ze serwera. Ze serwera. Arma mi się wyjebała. No, wróciłem. No i... Weź tepnij Andruta do NSZ-u i postaw nam proste namioty i Merks musi ławki zrobić. Merks, pracuj. No robię, kurwa, nie widać. O, jaka ławeczka! Ale takie gówniane ławki... Kurwa, dla mnie pasuje. O, nowe odrodzenie. Patrz to, kurwa. Człowieku, ja nie byłem stolarzem z zawodu. To, że kazałeś mi rozpalić ognisko, nie znaczy... Dezio! To pochodziła. Kaj? Zachodź ci ławki, jak można na dupie. Jesteś tu? Kurwa. Nie masz takich drewnianych, jesteś... takich kłodowych? Ten? Kurwa, Defi? Okej. Okay. Pamiętasz? No, ty już nic nie mógł lepiej, co? Ja jestem dalej kompatybilny, jeżeli chodzi o wypełnianie mojej roli jako radiotelegrafista tej jebanej drużyny, która nazywa się Alfa 1-1. Tak? Znaczy, kurwa, widzicie, tak? Grab nie odpowiada na żadne moje wezwania, bo są za rozebrałeś radio, tak jak prosiłem? Tak! No to rozbrzmi jeszcze raz. Grab, Wisła, odbrzmia. Nie miałeś wolności. Może się jakby prześpi? Ja pierdolę. Dobra, ja się kładę, dobra. Grab, Wisła, do namiotu wszedł, ty. Kurwa, tylko teraz czy będę mógł miał wyjść? Grać! Będziesz rzucał! Kurwa, czekaj, wejdę teraz, bez kitu. O, piszczeć zaczęło, ty! A nie, co ci? To, ci tu tam grają na dudach już. Trzeba więcej nam namiotów, Merks, więcej namiotów stawiaj! Ale to nie ja byłem odstawiony na namiotu. Kto był? Już. Nie wiem. Alcatraz! Gdzie chcesz namiot? Ja nie wiem, ja się radiem zajmuję i chuj mnie to. Ale do tyłu bardziej. Poprosz go w naszą stronę, tak żeby dało się. Nie śpiewaj niemieckich piosenek, bo mnie kurwica bierze. On się już przygotowywuje. Erika. Powodzenie z wyborem respa. Panie dowódca, jest zajebiste. Dobra. No to dobra, opowiadaj. Jak się gra, jak się tak kurwa gra, no to co? Głosi. Panowie. Tylko ojebie za to, że się nie zgłasza. Panowie, opowiadajcie mi właśnie, co robiliście przed wojną. Gra! Czekałem na dziadka, aż wróci i mi podaruje ten mundur plus tą broń. Służył w jednostkach SS. Ja jestem. Coś ty za namiot postawił. Zabieram. Dobra. Marcia, jak się śpi? Ja nawet namiotu nie mogę postawić. Masz głowę rady. W namiocie. Zrobiłeś tego, zanim w ogóle tego trafię, zanim to się w ogóle wszystko zaczęło. Marcia, chcę chyba pytanie do ciebie. Nie, do ciebie, Rudy. Granaty? Nie mogę ci powiedzieć, bo inaczej musiałbym cię zabić. Pracowałem dla prezydenta Francji, zanim tu trafiłem, ale więc nic nie powiem. W 1918 roku... Ceno! Walczyłem za Polskę. Słuchaj, ja mam do ciebie propozycję. I w tym momencie awansowałem. Dam ci browara na sierżanta. Ale w zamian musisz pobiec w kierunku no łeb 100 tutaj, metrów tak. I wrócić. Wiecie dlaczego trafiłem do AK? Co? No, mów. Gówno, do spania do namiotu, sio. Ha! Kurwa. Mam własny namiot w Utasie. Ja to nie jest kurwa. Wiecie w ogóle dlaczego trafiłem do AK? Nie pamiętam. Trochę tak pada na ryja, idę też się schop. Dobra. Przepraszam. Daer, ja... Przepraszam, to mój namiot. Jestem... Rany telegraf. Jak to komicznie wygląda? Dawaj, idź. Schowałem się w tym namiocie, czy nie? Tak. Nie, a tak. Pani gitara. Pochowajcie się do namiotu, bo pada wam na ryj. Nie, no, tam... Nie, lubię tam też. Mundur skniezł na żołnierzu. Jestem... Jebanym radiotelegrafistą i daję radę wykonywać swoje jebane zadanie. Grab! Rudy. Grab, Wisła zgłosi. Rudy. Co? To jest trailer do 20 marca. Ja daję radę wykonywać swoje jebane zadanie, a Grab to jest jebana kurwa, która nie odpowiada na Radio 70. To jest bitch! Wiecie w ogóle do namiotu, Fanie, Łukasz, do namiotu, sio. Dobra. To? Do namiotu, a nie. To? Ty, Defi. No. Nie masz lepszych ławek niż te współczesne? Były takie drewniane z Bali zrobione. A, nie, wiesz co, zrób? Weź te z drewna, jak to się nazywa, spód drewna? Pieniek. O, pieniek. Pięki. Pięki. Pięki.
teraz nie mogę kurwa. Ty, Ksena, proszę cię położyć, czy mi się wydaje? Chyba. Tak, to dobrze, chyba cię ciszy. Tak. Nie będzie ciszy, kurwa! Co, że on jest z Westerplatte, co wy na to? Gdzie? Leżał, nie trafiłeś do namiotu. Arksu. A jak się ławka ponazywa po angielsku? O, tak. Ja się zamawiam do namiotu. To my na Hawajach jesteśmy? Łukasz, wyłącz na chwilę. Jak się ławka po angielsku nazywa? Bench. 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 O, coś znalazłem. Ja to sobie pobiorę i zrobię z tego binda. Mam. Wiecie w ogóle, dlaczego trafiłem do Armii Krajowej? Uff. Ty jesteś w partyzantce, a nie w Armii Krajowej. Dobra, nie ważne. Łukasz, Armia Krajowa to jest partyzantka, debilny. O, jaka fajna ławka, ty. Weź się, przyszedł nam fajny postaw i tamatkowi pomóż, Dafi, jak może, bo my obóz budujemy. Dobra. Musimy ogarnąć Kseno, bo Kseno tutaj... Kseno! Co? Rzuć beret do ogniska, albo nie. Czekaj, tego. Rody, nie, mogę coś zrobić? Co? Ale mogę, czy nie? Rzucę, kurwa. Nie możesz go zastrzelić. Nie, nie to. Co? Chcesz zobaczyć, czy nie? Zabij mi całą rodzinę. Dlaczego? Nie wrzucaj go do ogniska. Nie, też go nie chcę, to nie. Czekaj. Szynkę, Kseno, to ja gra podpowiada, czy nie? Nie, cześć. Co? Możesz, mam to mały bardzo się wsunąć dalej, nie potrzebujemy amunicji, skrzynkę zamknąć. To zapytaj się, czy jesteśmy w stanie... zawołaj Boga i zapytaj się, czy jesteśmy w stanie wykrzy kalibrowy możesz rozłożyć. 120 na przykład. Mamy się problem, Kseno chce wyrzucić amunicję do muzyka. Kurwa... Zabierzcie mu tą skrzynkę. Nie wiem. No, jeszcze zrobię coś głupiego. Ja daję radę, okej? Okay? Powiem wojsko polskie w akcji. Właśnie, co, wykonany patrol, chcecie do namiotu się przespać, to macie namiot tam wolny. Tam ja też. Fragman, palą ci się buty! Nie, tam moja dupka tylko sobie podróżę. Ratunku, kurwa! Ej! Pali się! Ej, SS-man mnie, kurwa, zabiura! Ratunku! Palę się! Ratunku! SS-man mnie zabiera, kurwa! Ratunku! 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 Kurwa, mnie to szwabie jebany, kurwa, to mi cię zajebie. Rozumiesz to, kurwa? Ej! Łukasz! Co? Czemu żeś przebrał się za oficera SS i go porwał? Co? Jajce, myślę, że cię nie widzę. Nie widzisz mnie. Weź go tu przyprowadź, bo będzie się teraz dar. Już się, że już go słyszę. Chyba ja nie jestem. Co? Chodź tu, kurwa. Czekaj, ja już go biorę. I oddaj mi go. Oddaj mi go. Chodź tu, daj mi go. Daj mi go. Świadom tego, że jak mnie zabierzesz, to nie będziemy mieli łączności z Grabem, kurwa. Będziemy mieli. Dezio. Nie będziemy mieli. Namiot jest. A namiot? Ale i tak nie ma. Ale i tak w sumie nie mamy z nimi łączności. Jest Alcatraz Ontkę. Słucham cię. No mówię, w sumie i tak nie mamy z nimi łączności. Jak to wygląda? Chujowo. Możemy rozwiązać. Ja tutaj nie, czy mamy z nimi kurwa. Łukasz. Dobra. Ale trzeci raz mówię, że nie mamy. Łukasz, udostępnij właśnie to, co. Po co, jak dostaniemy mundury? Duch, masz rozkaz znalezienia Antka i tego, i Alcatrasa. Ja ich dobra, znajdę, a tu jest, myślę. Nie, dobra, jeszcze zastrzelam Buga. A nie, dobra. Okay. Tak i tak mnie zastrzelam, bo dobra, to chodź. Po co? Nie, cię kublem, tylko znajdziecie ich. Chodźcie. Ja ich mogę znaleźć, bo mam duże SS, co? Załóż sam mój hełm, to cię nie zobaczy całego. Ej, no właśnie, drudy, czemu to się nie wyślesz z tym hełmem? Czemu Dezia nie wyślesz z tym hełmem? Ale jest potrzebne to. Czekaj. Dobra, chodź, Łukasz. Uspokój się, bo cię znowu wezmę.
No rozwiążmy po kolejne piwo. Ty jesteś rozwiązany. Czaj, idę po trytytki, kurwa. Ja pierdolę. O, jesteście, Alcatraz. Nie wiążę cię, gość. Łukasz, patrz teraz. Kolejne zadanie. Macie promilę po naszego obozu, punkty charakterystyczne i posadzić dwa stanowiska MG42. Żebyśmy byli w stanie się obronić jak ktoś. Teraz dopiero jestem widoczny. Dobra, Łukasz, już nie. Alcatraz niech wyznaczy te stanowiska i okopie MGT za CO2. Chcesz weryfikację tego? Potrzebujemy wszystkich, żeby... No może mi weryfikować, no dobra. Ty, gdzie on? Czemu, jak tam? Ja ci mogę dać, Alcatraz. Gdzie on jest? Nie ma, to wszystko ogarnięte. Sena, wysiadaj, to nie jest. Co jest? Może niech to zostanie. O, dobra. Nie potrzebujemy transportery. Sena, żyjesz? No nie ma. Żyję! Jakoś! On walczy sam ze sobą. Ale jestem z wiatrem, panie majorze. Jaki majorze p... Chuj! Jeden chuj! Dowódco! Jak dobrze, że to nagrywam! Jestem w stanie wygrywać... Dobra, mamy łoczo z diagrapem czy nie? Oczekuj! Graf! To nie, znowu mi się YouTube zbudował. Graf, Wisła, odbiór. Weź ją, skasuj ten namet jeszcze z tyłu. Graf, Wisła, odbiór. No chuj, gra w nią odpowiada, kurwa, znowu są pokazy slajdów. Słucham cię. Ja mam organizować sobie jakieś radio dla tych młodzieży, czy...? Tak, możesz się zorganizować. Nisku, kurwa, dobra, Merk zostaje ze mną, Łukasz i Duch też. Bo siedzieć przy ognisku, macie wybór. Posłuchamy, jakie ciekawe opowieści mam Ksena do powiedzenia, mów. Okopać obóz? Posłuchaj no, kurwa. Czekaj, bo to nagrywam, czekaj. Czekaj, czekaj, stanę sobie obok ciebie. Mów. Tylko mu głośno. To jest dziura. Ale... Znasz? Dezio, wyłącz kurwa. Te dudy. Dezio, wyłącz. Super, Dezio, stary, wyłącz. Ale dobrze to robi. Dezio, kurwa. Ale dobrze to robi. Dobra. Kurwa, trytytki mi się skończyły. Czy wiedzieliście, kurwa, że do uprawiania seksu dwóch wielorybów potrzebny jest trzeci wieloryb, który potrzebuje drugi wieloryb od dołu? Dlaczego? Dlaczego to się dzieje? To jest... No bo to jest kurwa naukę, rozumiesz? Ej. Nie rozumiesz, bo ty jesteś saperem, ale no. Zresztą my kurwa jestem saperem w życiu kompanii, ale chuj wie. Ej, chłopaki, tak ogólnie trochę mnie to martwi, że tu mamy olej bardzo blisko ogniska. To jest specjalny trik. Olej? Łukasz! Łukasz! Mówisz o oleju, zobaczcie co tu pisze. Ooo! Dobra, potrzebuję radio. Tworzysz open bo... No, nie było cię słychać. Dalej cię słychać. Wróćmy do... Kurwa, bo ty mnie nie masz słyszeć, tylko Grab mnie ma słyszeć, dobra? Grab! Wisła! Odbiór! Jakie dobrze, że jestem... To tylko smog. No i nie odpowiada, kurwa, no. Ja jestem sierżantem i też szczycie. To jest Merk. Nie, to jest Alek, sorry. Ja chciałem radio. Puść muzykę. Nie słyszy czy nie? Co? Co? To jakie radio? Merek, przekaż, że potrzebuję radia. Ja tylko potrzebuję jakie radio, co? Aha, okay. No to macie arsenał. I to nawet moje dwa! Radio. Duch, co ty robisz? Zostaw moje radio, nie przekręcaj tam nic. Wszystkie wskaźniki są Merk, tam, kurwa, gdzie powinny jest być, tak? Kubelwagen jest radio. A to nie, ja nie chcę. Kubelwagen to jest niepewnie gówno, Volkswagen, kurwa, przez niemiecko sprodukowane, kurwa. Kurwa, to by tak rozbudowany silnik, kurwa, że nawet jebany mechanik, kurwa, spierdolonych żor nie potrafi nas naprawić. Seno, spójrzcie na mnie. Spójrzcie na mnie. Masz MG, masz ważne zadanie. Celowane na mnie. Jak będziesz ważne zadanie. Powiedz mi, jakie to masz radio. Ja mam radio niemieckie, kurwa, podjebane, kurwa, za arsenału niemieckiego. Bo coś przekręciłem. Wszystko na temat radia. No i widzisz, kurwa, kanał 70 swoją drogą. Ale przekręciłem ci jakieś pokrętło. Wykonywasz swoją pracę, tak? Znaczy kurwa, nie płacą mi za to, ale to jest... Zaraz się poradzisz, człowieku. No jest jeden tu ma krew. Grab tu Wisła z Wasza. To nie moje. Uuu! Czekaj, komunikat ma. Grab tu Wisła, oczekujemy... Tak się to robi. ...nowego obozu przy ognisku obecnie. Dezio, widziałeś? Co? Patrz.
Też umiesz przeskoczyć? Fajnie to radio te. Kurwa, za późno. Musimy grać pozycję nowego opodu. Duch, przesuń się! 70 kanał? Rozkazy, mam dla was rozkazy. Oni już ruszają. To teraz tak, Ardan i Frogman. Macie zrobić rozpoznanie aż do kwadratu 009 stop 975, to jest crossroad. Teraz go znaczy. Rozpoznanie to jest zajebista sprawa. Dobra. No mówiłem, że to jest tu. Wykonać. A to ja teraz jadę do tego posterunku SS. Spalę się. Czy innego. Mamy zasięg. Znajdujemy się tak, na pozycji. Tylko potrzebuję kanała rady, bo nie działa. Obóz. 70. Jest obok 70, pozycji chyba. Odu można opierdolnąć w łoście. German Rady. German Rady jest. Zczekuj na 70 jeszcze raz. Czek. Weź mu włącz radio, proszę cię. Pierdolaj duch! To w moje radio! A masz tam jesteś po jeszcze jedno radio, ten. Do, moje radio to jest kurwa moje radio, ja będę przekazywał im komunikaty, tak jak mi Rudy powie, dobra? Chyba mu wyłączyłem radio przez przypadek. Dobra, to proszę. Jestem jebany radio, to jest. Gazio! Słuchaj. Coś miałem powiedzieć. Sen, jak nie słyszysz, to się kurwa odezwi. Weź, przygotuj jakiś taki mały pomieszczonko, schron, czy też namiot i pozbieraj amunicję do skrzynek, żebyś mieli zapas. Dlaczego on mnie ciągnie? Ratunku, mnie ciągnie. Czekaj. Ja rozumiem, że jestem pijany, ale nie do tego stopnia, żeby jakieś kurwa kurwa. Kurwa. Spierdalam cię do namiotu. Ja tylko lepiej nie śmiej, Łukasz. Też dobry pomysł. Jestem sprawny, jeżeli chodź. Chodzi o zdolność, kurwa, chodź, terenie, pomogę ci się wysikać. W terenie niezabudowanym, kurwa, puść mnie, ale będzie macie pozycję, pomogę ci się wysikać, chodź. W tamtą stronę, żeby coś się to wykonam. To chodź, idziemy w krzaczek i się wysikasz, dobra? Albo se żygniesz. Żygnaj kurwa zaraz. Masz, żygaj do krzaku. Kurwa, jeszcze cię zastrzelę, bo to takie, że mnie postawisz kurwa. Kurwa. No chodź Ksena. Jebaną pracę, tak? Jestem rady. Zostaw mnie! Żygaj! Już się wyżygałeś? Będę gwizdź. Będę gwizdał, bo mnie porywają kurwa. Brzygniesz sobie kiedy? SS-many, kurwa, po pijaku porywają polskie drogi. Ej, bo fajnie wyglądam nawet. Rudy melduje, że on ma jakieś zwidy, widział SS-mana. O ja, stop. Co jest? Kurwa. A, szybko. Nasi. Aaa, kontakt. Nasi. A, to tylko masz odpowiedzialne zadanie. Masz go pilnować, żeby nic nie zrobił. Ale ja nic nie zrobię, kurwa, tak. Jestem cześć. Co panowie? Aż, robisz tak? Do namiotu już. Trzeba jest czekować z tą radę. Daję radę. Dobra, ja mam pytanie, wystarczy zrobić tak. Grabę mi to 7 piw go pokonało i trochę... Kompot, masz dla mnie mundur? Masz dla mnie mundur? Słucham. Macie mundur? 70 ustawione? Zdaję. Tak, mam to samo radio. Nie, on się nada przemie. O kurwa, ile tych mundurów. Tutaj będą wiedzieć, co się dzieje. Dobra, NSZ pod ognisko, obierajcie się. Biorę ten najwyższy. Ja jestem tuż obok, ja cię pod ognisko. Ale Antkę ma też radio. MP40. Ale ja cię słyszę. Dobra, ale próbujesz czekować z Antkę, skoro tego chcę. Już to robię. Seno. Okej, czekaj. Chodź ze mną. Ile razy on cię wywoływał? Wiesz, dobra, teraz kompot? Cokolwiek? Nic nie słyszałem. Na kabura, tak? No kurwa, co jest? Pozwól ci kabura, jak masz kurwa tego. 40 razy i zazywał chyba 10. My to samo, nie słyszeliśmy go w ogóle. No to. Przyciski mu się pomyliły na razie. Poważnie? Tak. A bo miał nieustawione nie to, co trzeba. Dobra, idźcie do obozu i się odgrzecie. Egzamin, jak tam? Kurwa, naprawdę nie mogę otworzyć mundurów. Czek.
Dobra, nie muszę sobie dobrać medykamenty. Co jest nie tak z tym gównem? Czekaj, tylko sobie medykamenty wezmę z kubla. Kola, pali sobie buty! Weź się podnieś i zobacz. A, już nie mam w kubie. Komunikaty od Graba, przekazywacie Rudemu i odbierać komunikaty od Rudego, tak by... przekazywacie Grabowi. No, ale wiesz, że nie jesteś w stanie, bo nie odpowiadałeś. No przez 5 minut próbowaliśmy się z tobą skontaktować. My z wami też. Nie, my też próbowaliśmy się z wami skomunikować i nie było sygnału, więc... Wydzwoń Arsenał. No zgłaszaj. Kurwa, mówi mi Arsenał, zgłaszaj. Dajcie mi Arsenał. No bo sprawdzę, czy radio działa, chłopie. No bo radio działa, no właśnie już, kurwa. Ale nic nie kręciłeś. Niemieckie będzie, to masz jakieś inne. Nie, bo dobra, Łukasz i Duch, jesteście gotowi już? No ja dobieram ostatnie medykamenty i będę gotowy. Ja nie jestem pijany! Jestem kurwa trzech! No to wtedy wcześniej też miałem czerwony. Ja rozumiem, że ja piłem przez dwa tygodnie ostatnie płyny hamulcowe. Jest to skrzynka. Dobra, chodź od tej pijaczyny. Dzięki za info, mordo, dzięki. Dobra. Ja? Dobra, ja. Pamiętajcie, że jesteście oficerami SS. Nie, ja. Nie, Waffen SS, tylko SS, bo macie czarne mundury. Ty jesteś Oberkommando. Ty jesteś Obersturmmarführer. Oberkommando, jesteś wyższy. Nie, stacjonowaliście w miejscowości Długołęka. My jesteśmy najebani. Przeprowadzaliście standardową kontrolę nad tą miejscowością. Mieliście obstawę czterech ludzi. Dostaliście informację o zaatakowanym konwoju na moście. Więc wysłaliście swoją obstawę bezpośrednio na most, żeby zobaczyć, co się dzieje. A wy żeście bezpośrednio pojechali do posterunku, żeby zobaczyć prototypowy czołg, o którym dostaliście tajne informacje, jest na swoim miejscu. I macie zmusić Szpryca, który tam będzie jako dowódca posterunku, żeby pokazał wam prototyp czołgu, jak on wygląda i żeby wam zdał raport techniczny na temat tego cacka i tak dalej. I macie później tutaj wrócić i przekazać tam szczegóły. Działajcie szybko i nie dajcie się wykryć. Jak coś, jakby tam się chcieli coś zadzwonić i tak dalej, to no powiedzcie, że poręczył za was Major Fritz, który jest dowódcą lokalnego lotniska polowego. I powiedzcie, że jakby tam chcieli się skontaktować przypadkiem z lotniskiem, to powiedz, że z tego, co słyszeliście, będąc na Długołęce, dostaliście informację, raczej próbowaliście się skontaktować posterunkiem za mostu, ale ten... Ale łączność na prawdopodobnie została przerwana, pewnie na skutek ataku partyzantów. Okej. Okay. Co standen? Ja. Dobra, to brać kubelwagen i ruszać. Tak dobra. Jest. Nie, nie! Wypijemy. Ej, czekaj, muszę się jeździć z przodu. Jeszcze saperki, panowie. Ja nie gorę, nie mam pesaka. Dobra, jeszcze raz, w jakiej miejscowości jesteśmy? Jesteśmy w miejscowości, tylko przeprowadzaliśmy kontrolę w Długołęce. Następnie przyjechaliśmy zobaczyć prototyp czołgu. Dobra, okej. Okay. I Major Fritz, tak? Tak, jesteśmy od Majora Fritza. Dobra. Łukasz. No? Zanim tam wjedziecie, to się zatrzymajcie, to wam w stronę zmienię. Dobra. Albo nawet nie będę musiał w sumie, bo zrobię jedną rzecz. Dobra, jedź. Dobra. Ej, to ty trzymaj to MP40. Dobra, jasne. Tylko daj mi tam do magazynu. Masz nie? Magazyn. Dobra, dzięki. I daj mi tego, kurwa, chuju. Pistolet. Dobra. Masz MP40, ja mam pistolet. No ja mam też Lugera. No ja nie mam Lugera, daj mi Lugera. Trzymaj. Masz jeszcze do niego amunicję. Dobra, trzy magazynki. Dobra, to jest ta droga. Jestem Uber Commando, a ty pamiętasz, kim jesteś?
obeszany fiłem. Jakie nazwiska? To, no wymyślisz se. Dobra, Obersteiber. Obersteiber Stauffenberg. Kawujek za tobie żadnych memów nie ma u nas w grupie, bo nie jesteś członkiem. Może być. Kurwa, ale mają nierówną tą drogę. Dobra, jeszcze jedno, drugie i na trzecim. Czy na drugim w lewo skręcamy teraz, tak? Dobra. Kurwa, jakie te drogi są nierówne. Kurwa, nawet tędy się nie da jechać. Środkiem też. Kurwa, zając na środku drogi. Teraz jest wytelepy, ale już chuj. Już chuj. A tu jest na prawo, czyli zaraz będzie droga na lewo. Dobra. Tak, to jest droga na lewo. A miałeś chyba skrzyżowanie, wiesz? Nie. Ja wiem, gdzie jestem, a ty nie wiesz? Co by z ciebie w takim razie, oficer? Oczaj, bo Niemcy, czas zwolnić. Tu mamy wjechać. Halt. Zichail. Halt, kto jedzie? Uber Commando. Hans Schmidt. Obstaje Führer. Obstaje Führer Hans Stauffenberg. Jawohl. O kurwa, Kunik Stiga. Gdzie mam tego ogólnie jechać? O kurwa. To jest chyba ten prototyp czołgu, co nie? Czekaj, gdzie mam to jechać? Tu chyba. Dobry to tu. Ja. Zgasz silnik. Zichail. Zichail. Komendant. Kto tu dowodzi? Co dowódca to pojechał aktualnie w pole pomówić z Obergruppenführerem. Mhm. Powinien wrócić za jakąś godzinę. Możecie się rozgościć. Dobra, to ja tu... My tu gdzieś se pojazd na boku zostawimy. I... Zaraz będziemy na niego czekać. Dobra, czekaj, ja po prostu pojazd przestawię, to tu zostań. Dobra, Hans. Kurwa, chowaj ten pistolet. Ładne łańcuszki. No co, no to czekamy, no. Masz fajkę? Nie palę. Wypiałem się. No, może być. Wiesz, my tu nawet nie mielibyśmy jak z ciebie memów robić, bo nie jesteś w grupie, a my jak ktoś coś śmiesznego powie nas w grupie, to mamy specjalny kanał, że sobie to tam zapisujemy na pamiątkę.
I potem czytają to i nowe osoby, to też się przy okazji wyśmieją. Co tu jest? Pantera. 3 PZ-ki. Tu skurwa tygrys. Dwójka. Ta. Ta, ale to taki jakiś taki zimny ten tygrys. Zobacz. Zaraz ten, zaraz dowódca przyjedzie. Duch, ty masz kurwa nie biegaj po takim, tylko sobie kurwa siądź na dupie i stój. No teraz co? Możesz sobie broń schować do bagażnika, żeby nie wyglądało tak trochę bardziej podejrzanie. No tak, dokładnie. Dobra, schowana. Ty nie mam terenu już jechać. O, jedzie. O kurwa, ale będzie cały mokry. No. Tak jak i w sumie my teraz. Nie narzekaj. Dobra. A to sam tak przyjechał? Tak bez obstały? Zikaj. No jak zgasimy. Sieg Heil. Obergruppenführer Hans. Oberstaffelführer Hans Stauffenberg. Już was tu sprowadza. Do my ogólnie wysłał nas major Frick na zobaczenie naszego przepięknego prototypu czołgu i czy wszystko z nim jest okej. Czołg, chodźcie panowie za mną. Prototyp nie spisuje się najgorzej. Lecz ma trochę problemy, jeśli chodzi o układ jezdny. Jakie problemy? On czasem po prostu zawieszenie nie wytrzymuje obciążenia. I lubią niektóre elementy pękać. Ale jest to dość łatwo naprawić, z tym, że zajmuje to dość sporo czasu. Plus przekładnia też ma zbyt duże obciążenia i przez to lubi się psuć. Ale ten nowy napęd wieży jak najbardziej się spisuje. Póki co załoga jest w innym posterunku, ponieważ i tak nasi saperzy przygotowują most na wschodzie pod obronę przed ruskimi. Spodziewamy się uderzenia w okolicach Baranowa. Tam też postawimy jakieś lekkie punkty obronne, a główną obronę oprzemy na linii rzeki. Mhm. Moglibyśmy tego zobaczyć dane techniczne? To powinniście dostać od dowódcy. Nie wiem jak ty, ale ja dostałem. Ja tylko miałem przyjechać z tobą, zobaczyć jak się sprawuje nasz sprzęt, jest cały. Tak, no. Ostatnio wjechał tutaj przez te bagna blisko. No, zjechał 5 metrów i się zakopał. No ta waga jego nie jest jakąś dużą zaletą, wręcz odwrotnie. Ale pancerz jest nie do zdarcia. Kilka z egzemplarzy, które stacjonują w pobliskim posterunku, to miały już okazję zetrzeć się z
najnowszymi czołgami rosyjskimi. I naprawdę powiedzieli, że czołgi się sobie je chwalą, bo są nie do zniszczenia praktycznie od przodu. No dobrze, coś jeszcze? W zasadzie to tyle. Rozumiem. No i paliwożerne, ale to przez tą masę. Bo wiadomo, pancerz swoje waży. Zapomniałem nazwy tego czołgu. Może pan mi ją przypomnieć? Tygrys 2 produkcji Henschla. Ludzie pieszczotliwie go nazywają Königstiger. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. No to co, Hans? Myślę, że warto się zawijać, co nie? No skoro przekażemy tam naszemu majorowi, Fritzowi. Dobra. Jak to wygląda z prototypem? No i my się powoli będziemy zawijać. No, o, ale też fajnie, bo padać przestało. Dokładnie. Przynajmniej już mokrzy nie będziemy. Dobrze. No to co? Idziemy, co? Idziemy. No dobra. Oto szerokiej drogi. Auf Wiedersehen. I wzajemnie. Auf Wiedersehen. Chwała trzeciej rzeczy. Jawohl. Niedobrze. Co niedobrze? Mamy moździerz. Tak. Czekaj. Dobra, tam jeszcze jest AA. Są trzy pozadki czwórki. Może tak nie będę zapierdalał tu. Kubel z CKM-em. Chyba bardzo krzywo z tym CKM-em. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Z zakrętem się na chwilę przytrzymam. No nie wiem, co tam dalej stoi. Dobra. Dobra, czyli tak, mamy jedną panterę, trzy PZ-ki, jednego Tigera dwójkę i dwie pelotki plus tak. Zawieszenie i przekładnia jest chujowa. Co jest? Czekaj. O, szlaban. To chyba nasi, czy nie? Tak, to nasi.
drzewa, to bym ci postawił. Dobra. I ci dawać proszę o papiery. No kurwa, no ty chuju głupi. Kontrola osobista. Ty kurwa, ty się nie śmiej, bo tam za rok, za tym zakrętem masz kurwa przejebane. Tam stoi Pantera, 3 PZ-ki, 4-ki. I Tigres dwójki, dwójka, tak? Którego no, możemy przejąć, ale nie wiem w jakim jest stanie. Spokojnie, nie przyjadą przez nasz slabor. Tak, tak. Może ogólnie pilnujcie się, bo jest obsługa AA razy 2. Okej. Okay. O kurwa. Dobra. Więc musicie patrzeć, bo tak jak jest na mapie zaznaczone, tak one są. Więc jak będziecie wchodzić od głównej drogi, to uważajcie na AA, które na razie do was stoją odwrócone. Ale to my jakoś mamy atakować? No Rudy tam coś rozrysował niby, nie? Okej, okay, ale my nie mamy atakować. Znaczy, pelotka to masz tego. Flaka. Ale chodzi mi, że nie mamy nic na czołgi. A no to tam w ogóle piechotę od czołgów nie widziałem. Czołgi a stąd. Dobra. A od Tygrysa dwójki są gdzieś indziej, więc ich tu nie ma tak naprawdę. Może, więc przejmiemy tego, Koenigs Tigera i tego i... Ale on może mieć zepsute zawieszenie plus przekładnie. No racja. W ogóle widzicie, jakie ja mam drzewo się zawaliło? Chciałem drzewo i takie coś tam się zawaliło. A, ty. A ja robię ognisko. Ogólnie to będzie gdzieś tam około, nie wiem, tak... Do 20, no jakoś tak, 20 kontaktów. Jedynie co nie wiem, co jest za tym AA, które tam stoi. A co się dowiedzieliście? No, powiem ci tyle. Jest sama piechota, na pewno są pancerszreki, będzie na początku. Tu gdzie jest Pag i Kubel, stoi se trzech ludzi poza tym. Pag jest obsadzony i Kubel też jest obsadzony. Jedynie chyba stoi albo jeden, albo trzech jeszcze stoi na tej drodze głównej, nie? Więc tu na pewno macie grubą obstawę do wjazdu. Potem kolejnie, pierwsze domki wydawały się na czyste, więc tam nic nie było. Dopiero tu, gdzie jest około 10 wrogów, to oni tam wszyscy na placu stali. Zresztą to w ogóle te rzeczy z ciężarówki. Cebula! Dostaliśmy instrukcję, mamy się wycofać stąd na punkt zostaw pojazd. To nie wycofać, tylko... Gdzie jest punkt zestaw pojazd? Nie chciałbym się wycofać. Na south east, southwest, przepraszam, od naszej aktualnej pozycji. Gdzie to jest? Nie widzę. A widzę, to to masz na drodze. To jest tylko na north east. Nie, no punkt na south east. To jest na east. Ale to macie, czekajcie, tu mamy, mijaliśmy skrzyżowanie, czy nie? Tu my, te skrzyżowanie z przerwami zaraz. My stoimy na skrzyżowaniu. Dobra, tam będą moje rzeczy. I nasze. A macie rzeczy w ciężarówce czy gdzie? Tak, do ciężarówki spierdoliliśmy. Ciężarówka jest, to pójdziemy z wami, bo mamy ciężarówkę tam. No to dobra, to od razu tą ciężarówkę tam zawieziecie, to... nie? No to chodźcie. To jedziemy, a nie idziemy. A goń! Dawaj szlabę. Tam. Wojsko polskie jest eskortuje, a my kurde, dumna piechota. Ja, Schnella, Schnella! 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 Nie jestem wyższym stopniem od ciebie. Ty, ale nie, właśnie ja teraz jestem wyższym stopniem od ciebie teraz. To, że masz mundur niemiecki, powinien się za to strzelać. Ty, weźcie się zapytajcie, albo nie. To już będzie bez sensu, jak znowu przyjedziemy. Dobra, tego Kubla trzeba schować bardziej w krzoki. No właśnie. I chuj. Dobra, chowaj będzie. Używany kierowcy. Jedziecie z nami, co nie? No. Dobra, macie wszystko tam w środku. Dobra, podrad w mój... Tam podchodzi. Co tam? Dalej będzie prowadzić. To poczekaj, ja sobie tylko wezmę swoje te ciuchy. Ale że to jest kara z lunetą? Już nie ma. Dobra, to wsiadaj na krawcie. Wsiadajcie do nas, jak idziecie z nami. Nie no, my sobie Kubla weźmiemy, nie? Tak. Dobra. Możemy. Dobra, chodź. Czy wiesz ty, bo ja mam, kurwa, ja bym mógł tam się ich od środka rozpierdolić. No.
więc no. Szlaba nominali. Teraz zostajesz mianowany na mojego obserwatora. Dzięki. Znaczy jestem jednocześnie saperem i obserwatorem, więc... No już nie jesteś saperem, bo ci nie jest potrzebny teraz saper. Dobra, ale i tak wyładunki zostawię, bo tylko 20 kg. Kurwa, jak ja się cieszę, że nam ten nie że nam ekwipunku nie przerzucywali pojazdu. A tu, no, całkiem niezłe rzeczy są. Ej, zjechali gdzieś? A nie, jadą, dobra. Nie, jadą, jadą. Zrozumiałem, przekazuję, są przezbrojeni. Mają zostać z nami? Mam znowu zapierdalać tam jako SS? Teraz inną rolę rozegrać? Mają zostać z nami, odbiór. Ja mogę, ja to mam mundur SS, no to... Przyjąłem, bez odbioru. Kurwa, gołębie. Byli jeszcze z nami, macie zostać z nami w oddziale. Gołąb pocztowy. Czekujemy się do ataku. Co tam, gołębie pocztowy? Wiem, że przyleciałeś do mnie, co tam? Dobra, bo myślałem, że nie dojdzie do kompota ta wiadomość. Ale no macie zostać z nimi. No, jesteście teraz pode mną. Ja wszystko wiem, panie... Ty prawda, Rudy, jestem zwiadowczy. Defi, panie Defi. Hende ho! Ja jestem zajebisty. Ja jestem zajebistym RTO, tylko nie mam uprawnień. Jeszcze brakuje, wiecie czego? No? W modułach, żeby było można gołębia, kurwa, postawić. To by sobie tak krążył, kurwa, i Dobra, chłopacy, za mną, Łukasz pójdzie. O kurwa! Ja wiem, gdzie to mniej więcej jak to wygląda, nie? To Łukasz pójdziesz przed nami, będziesz nas koordynował, ty będziesz uszedł z nami, nie przy nim. Łukasz znaczy pójdzie pierwszy jako zwiadowca. Znaczy ja jestem jego tego, jestem ale jego obserwatorem. Na razie idziesz tego, bo ja idę jako tego. On idzie na szpicy po prostu. Dobra, ogólnie mamy taką fajną sytuację, że zapewne Pagman załadowane te pepeki zamiast HE, więc jak strzeli obok mnie, to nic mi się nie stanie. Chyba. Teoretycznie. Czekajcie, za mną w kolumnie macie iść, ale jak znowu coś się... O, iść Łukasz, szybciej. Odstępy, panowie, odstępy. Ja idę za cebulą. Kurwa, nie ma tak, jak piszesz se... Zawieszenie chujowe. Najbałem się. No. O kura! Gołębie odlatują do ciepłych krajów. Zimą. Hendo! Z tego pojebanego kraju. Gdzieś się wyle. Nic nie było. Było widać twoje nogi. Miałeś iść ten 20 metrów przed nami. Gdzieś no nie idę, bo tu zaraz kurwa tego. Pak będzie stał. Gdzie? No tu w tej dziurze będzie pak już stał. O, ja już go kurwa widzę. On jest dokładnie za tym drzewem tam. Tylko się nie wychylaj. Ja idę się pod drzewo skampić. Chmary tłuszcz. I chuj! Gdzie? Planka na paka 2. Paka 2? Planka na paka 2.
Cebula. Grab z głoś Wisła. Ogólnie to ja mogę wziąć i się flanku, przekraść po drugiej stronie dwa? Drogi. Albo flanka jestem najebany. Flanka na paka 2. A ja jestem najebany. Ogólnie to wiesz, bo tu jest tak zrobione, że, tu, że droga jest wyżej, nie? Więc ja mogę się kurwa wziąć, przekraść po drugiej stronie drogi. Wszyscy przejdziemy drugą stronę drogi, zatkujemy od tamtej strony drogi, będzie bezpiecznie. No niby będzie bezpiecznie, nie? Tylko wiesz, ja chcę przejść i wziąć i się ustawić tu, gdzie paluszkiem teraz pokazuje, nie? Jak ja tu się ustawię, bo tu będę miał na pewno jakieś krzaki. Tak się położę, to tak, Kuber pójdzie jako pierwszy na strzelcu. I potem będę zdejmował paka. Następnie tu widziałem, tak. Stoi dwójka ludzi. A jak ich zdejmiesz, to wtedy my wchodzimy, idziemy. Masz? Dobra, to i tak się pasiłoby teraz trochę cofnąć. Dobra, chłopacy, idziemy w kolumnie za mną z powrotem. Przejął. Chodź, kompo. Nie rozumiem, co ten koleś do mnie mówi. Ktoś mówi tank, a paka 2. Gdzie to jest? Najebani to dodam. To co mówi, że flanka pak. Średnio, ale zrozumiałem hasło. Przyjąłem i przekazuję. Mamy czekać na pozycji flank apaka 2. Cebula! Jest przejebane. Teren się tu obniża na wysokość ich. Więc musimy iść w chuj okrężną. No wiem, zauważyłem właśnie jak tam chwilę. Ja tak stoję właśnie rozmyślałem, co kurwa zrobić teraz. Bo tak trochę niefartownie. Kurwa, kompot, najebałeś się już? Kurwa, wyjebałem pół litra Jagera, człowieku. A to nie jesteś jak Xeno, który kurwa już gad bereźni o wszystkim. Ale ja mam mocną głowę. Ogólnie palę papierosy od 6 lat, nie? No. I dzisiaj byłem na spirometrii. Okazało się, że moja pojemność płuc to jest 103% normy. Aha. Czyli że tak jakbym nie palił, tylko lepiej. Nawet lepiej, kurwa. Nie palił, w ogóle. Ja bym był sprinterem, gdyby nie fakt, że waży 140 kilo. Możesz być sumo. Co? Sumo możesz być. A kurwa, oczywiście. Krzesło się pod nim łamie, jak se siądzie. No. Możesz być sumo. No, mogę. Sumo ważą więcej. Daj, no.
Dobra, metro cebula. Teraz najgorszy fragment. Jestem gruba świnia, nie? Ale... Teraz jest najgorszy fragment. Gdzie my kurwa jesteśmy? Kurwa, widzę strzelca z KM-a. Tu musicie uważać, no, siedźcie w tych krzakach, nie? Bo tu widać tylko strzelca z KM-a. Duchu, idź sobie z Łukaszem jak coś. Chodź, Duchu. Dobra, jestem z tobą, Łukasz. Widzę KM. KM praktycznie na nord. To jest kubel Wagen, a nie KM. Dobra, widzisz tą rzekę? Tak, widzę. Trzeba tam przez nią tak? Się właśnie przepłyniemy. Dobra, czyli się połączymy trochę. Musimy przez nią przepłynąć i szkoda, że nie mamy radia. Damy radę, spokojnie. Fajny escape. O kurwa, za długo będziemy płynąć teraz. Trzeba szukać najcieńszego. Tak. Więc przebiegniemy trochę. Znaczy ja mam pół oddechu, więc... No kurwa, nie blokuj mnie! Sorry. Teraz na szept się przełącz. Przyjął. Dobra, kurwa, mam lepszy pomysł. Po prostu się tu gdzieś ulokuję. Dobra, gdzieś tu się ulokujemy. Kurwa, ja ważę tylko 9 kilo. Czy moje wyposażenie waży 9 kilo? O kurwa. Co jest? Kurwa! Schowaj się! Ty masz najchujowszy kamuflaż teraz. Więc ty się nie możesz wychylać za tych krzaków nawet. Na dziale jeden. Ja mam 2 metra. Nie wychylaj się aż tak. Masz kurwa jebitny hełm i ciemne ciuchy i leżysz na jasnym.
A ja się stapiam kurwa z krzakiem. Dobra, duchu. Duch. 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 Chuj, śpi. Pierwsze hymnu Polski kurwa jeszcze nie było. Tak samo chyba Westerplatta, ale jebać. A ułani już mogli być, bo ułani to na koniach kurwa jeździli. O, dobra. Duch, ty kurwa żyjesz? Dobra, chuj jebać.
Tak, tak wyjebie mi zapewne prawa autorskie. No w sumie mogę być bardziej prawie. Cyk chodzi. I cyk chodzi. Dobra, pancer w szraglerze. I chuj. Auć. Zabierz się, kogo kurwa chcesz. Ja to mam w dupie. Co kurwa wybierzesz? O, wstałem. Z tym jebanym farciarzem. O, i kurwa znowu padłem. Kurwa, no nie dali się połatać, bo od razu kurwa dostałem. Już nie wstanę. Bo Serbian nie przyjmuje od osób, których nie zna. On przyjmie prędzej zaproszenie od osoby, która jest w GSR-ze niż od ciebie.
też trochę dostaliśmy. A, dzień dobry. Nie wiem, ogólnie dostałem, wstałem, poleżałem 5 minut, chciałem zabić Niemca i on mnie zabił. Kurde, faja. Rudy wyjebałem praktycznie z tych 10, kurwa, co tam stało. Wyjebałem prawie połowę. No, mówiłem, że tam jest dwa razy AA. Wiem, no, tylko że, no, myślałem, że moi strzelcy go zdejmą, ale reakcja bota 3 sekundy i nas nie było. Wiesz, ja się przemieszczałem przez sniper position, nie? Ogólnie to jeszcze se tam Rudy, ten. No nie wiem, kurwa, poszło. A? Na jeden przeserze duch. Można. Gdzie jest ten? Kto? Jestem. No co? Czy oni zajebali Koenigstigera? Ja wsiądę. Wybieramy sobie magii. Lepiej. Od czego dostaliście? Co? Ja dostałem od Niemca, bo zaczęli się wszyscy na mnie brać. Normalnie, bo daliśmy się zabić. Ja jestem pijany, nie dałem komunikatów. Kurde. Ty, kompot! Ale ty to jesteś nic, kurwa. Czy miałeś drzewo za to? Nic nie zrozumiałeś, ale jest dobrze. Tak pierdolę w ogóle. O, widzę Rudy pancerszy. Zombie, zombie. Zombie. Skąd? Komunikat nieczytelny, powtórz. Gdzie jest Zeus? Bez odbioru! Antek, wyłącz sobie tego. Jezu, kocham was. Nie wiem, gdzie jest Defi. Kurna, bo potrzebuję go, bo chcę pudla dostać i skończyć to. Ty chcę porządną masę. Teraz powinni Ruscy wejść. No. Ruscy są ja gdzie? Spokojesz jeszcze raz. Defi. W otworze, nie? Nie zgłaszaj, nie zgłaszaj, nie zgłaszaj. Ale po co on nas woła, skoro wy sobie stołamy? Weźmy do odgłoś kompetencji. Nie, nie mów, nie mów, nie mów. Nic nie mów, czekaj. Kompot. No? Powiedz, no, że nas nie ma. Tak, chłop. Daj mi radio, Antek, daj mi radio. Daj mi radio, ja coś zrobię. Daj mi radio, coś muszę zrobić. Kompot, dasz mi radio? Tam coś powiem po niemiecku. Zacznę coś powiem. Ej, jak są artylerie? Co to jest? Dawaj pudla, a nie. O. Zik, potrzebuję kierowcy, strzelca i napakę mogę wziąć. Ja nie umiem, ale mogę. To dobra, jednak nie. Kierowcę jeszcze potrzebuję. To jednak się nie pobawię. Przybliżenie se daj. Jak to nie? Dobra, jedziemy. Pojechali. Uwaga. Thanks. Disconnected from your
Duch! Pakuj się... A nie, wejdziemy tu? Kurwa, nie wejdziemy. Nie wejdziemy. Nie wejdziemy tu? A już mi zaczyna brakować tego, magazynek tego. Masz może jeszcze tego Lugera? Łukasz? Nie. Kurwa. Dobra. Uważaj, uważaj. A nie ma Lugera, kurde. Dobra, czekaj. A to tego? Też nie. He? Stałeś? Nie dobijaj, bo on już nie żyje. Łukasz, jakbyś mógł do tego, to mi znaleźć amunicję do MP, chociaż w sumie oni właśnie, no właśnie mają tylko jedynie karę. No to sobie weź kara. Albo wiesz co, nie, wezmę kara. Gra lepsze. O te MP-szki. Prze kurwa, coś czego nie powinienem słyszeć. Nie strasz mnie, Jezus. Nie wiem, bo słyszę pojazd. Się tego na normalne mówienie. No. No. No, bo ci słabo tak. To go zastrzel. A nie, tak. Merksu, tam jeszcze za tą był Niemiec. Pantery są zamknięte. Zamknięte. Zamknięte są. Zamknięte są. Zamknięte są. Kunik Stiga też zamknięty. Co tam? Nic, dostałem flaka. Kurwa, Niemiec za nami.
Gdzieś tam w krzakach. Chyba nie widzisz. Miałem takiego dosycha, że strzeliłem pierwszy. Sorry Łukaszku, że cię seryjko potraktowałem. To ty mnie serią tam traktowałeś, jo? Ale powiedzieli mi, że ty jesteś tu. Aha. Nie wiem, powiedziałem, że strzela wyborowy tam. Tak, strzelaj do tego, co tam strzela. A, to ja strzelałem kurwa do tego. A ja tak wstałem, po czym zobaczyłem, że Niemiec do mnie podchodzi należąco. I dostałem. Ja wrócę do swoich. Tych strzały ostrzegawcze. O, no i wysiadka. Frogman, no i na chuj rzuciłeś granata. To nie granat. A co? Nie klikaj, jeszcze nie klikaj. Była bardzo długa misja, ale nie była męcząca. Nie, nie. Nie była męcząca, to jest...